Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej z cyklu wideokonferencji Idea rozwoju Twojego biznesu. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem dziennikarką i mam ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa ten cykl spotkań po raz drugi. Mieliśmy okazję spotkać się w ubiegłym roku. Tak się jakoś złożyło, że jesień i zima to jest doskonały czas, żeby podyskutować, podpowiedzieć polskim przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom, jak skutecznie rozwijać biznesy. O tym właśnie będziemy mówić przez najbliższe tygodnie. W każdy wtorek i w każdy czwartek o godzinie 10 czekamy na Państwa. Proszę nas oglądać na Facebooku, na YouTubie, zaglądać na strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ponieważ w tym studiu będziemy gościć najlepszych ekspertów i ekspertki, którzy podpowiedzą Państwu, jak radzić sobie z aspektami prawnymi, ekonomicznymi, gospodarczymi, z nowymi technologiami, z tym wszystkim, co dla przedsiębiorców w Polsce jest kluczowe. Organizatorami cyklu wideokonferencji Idea Rozwoju Twojego Biznesu są oczywiście Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Czas, drodzy Państwo, na pierwszy temat. Od razu zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa. Pytajcie, komentujcie. Eksperci są tutaj dzisiaj dla Państwa. Pierwsza część naszego spotkania to będzie prezentacja związana z prostą spółką akcyjną, bo to właśnie prosta spółka akcyjna jest dziś główną bohaterką naszego spotkania. W drugiej części czas na dyskusję, na debatę z ekspertami. Będą pytania, mam nadzieję, od Państwa, wątpliwości. Proszę się nie zastanawiać, tylko koniecznie włączać się ze swoimi komentarzami. Można klikać na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości taką ikonkę Zadaj pytanie. Można komentować na Facebooku, na YouTubie. Bądźcie Państwo z nami. A już teraz, nie przedłużając, witam naszego pierwszego wyjątkowego gościa. To główny specjalista w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pan mecenas Jan Droszcz. Kłaniam się, panie mecenasie, dzień dobry. Witam serdecznie. Prosta spółka akcyjna. No, brzmi to zachęcająco. Pytanie, czy na pewno jest taka prosta, jak wskazywałaby nazwa? Owszem, jest prosta, ale jest też innowacyjna, jest elastyczna i przede wszystkim jest to taki wehikuł inwestycyjny, który pozwala akcjonariuszom, założycielom na wprowadzenie wielu rozwiązań, które nie są dostępne w innych formach prawnych. Więc przede wszystkim myślę, że najlepiej, żebyśmy kojarzyli prostą spółkę z taką dostępnością, z możliwościami, ze swobodą. Podoba mi się to określenie wehikuł inwestycyjny. Czekam więc na Pańską prezentację. Scena jest Pana, a ja będę się przysłuchiwała i przypatrywała i notowała pytania do naszych ekspertów. Zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak już wspomniała Pani prowadząca, reprezentuję ministerstwo, które prowadziło proces legislacyjny prostej spółki akcyjnej we współudziale z cenionymi, z wybitnymi ekspertami, przedstawicielami doktryny, nauki i praktyki prawa spółek. Ten proces był kilkuletni, był poprzedzony starannymi analizami i też był wyrazem wsłuchania się w głosy z rynku. Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią właśnie na głosy z rynku, na prośby ze strony przedsiębiorców o stworzenie rozwiązania prawnego, które dawałoby możliwości rozwoju innowacyjnym, nowoczesnym przedsięwzięciom realizowanym w obszarze nowoczesnych technologii. Ten proces legislacyjny, jak wspomniałem, trwał kilka lat. Zakończył się sukcesem w roku 2019, gdy prezydent podpisał ustawę o prostej spółce akcyjnej. Natomiast do systemu prawnego prosta spółka akcyjna weszła, czy zaczęła obowiązywać 1 lipca 2021 roku. Minęło już więc około 1,5 roku obowiązywania tej nowej formy prawnej. W tym momencie mamy już założonych ponad 1150 prostych spółek akcyjnych. Wczoraj było to 1150, wieczorem jak sprawdzałem 1153 proste spółki mamy w systemie. Myślę, że jest to liczba znacząca, biorąc pod uwagę, że jest to nowa forma prawna, do której przedsiębiorcy powinni się przyzwyczaić. Wymaga to pewnego oswojenia z nowymi regulacjami, z nowymi instytucjami. I należy się spodziewać, że udział prostych spółek akcyjnych, zarówno w tym wymiarze liczbowym, jak również procentowym w stosunku do pozostałych typów spółek kapitałowych, że ten udział będzie wzrastał.
Może na początku dokonajmy sobie właśnie takiej krótkiej charakterystyki, powiedzmy właśnie, jakby spróbujmy zarysować, czym jest ta prosta spółka akcyjna. Jest to trzeci typ spółki kapitałowej, oprócz spółki akcyjnej, oprócz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta spółka łączy cechy tych dwóch spółek. Jednocześnie można również wskazać, że zawiera pewne cechy spółek osobowych. Chodzi tutaj głównie o możliwość wnoszenia wkładów w postaci pracy i usług. W pozostałych spółkach kapitałowych nie jest to możliwe. Forma PSA, PSA umożliwia wnoszenie wkładów w postaci pracy i usług. Jak już wspomniałem, idea była taka, żeby stworzyć taki wehikuł inwestycyjny dla nowoczesnej gospodarki, z którego chętnie będą korzystały startupy. Należy jednak wskazać, że oczywiście jakby w pierwszej kolejności polecamy tą formę startupom, właśnie przedsięwzięciom realizowanym w obszarze nowoczesnych technologii, ale nie tylko. Prosta spółka akcyjna to rozwiązanie uniwersalne, to rozwiązanie, które nie jest ograniczone żadną sferą, żadnym przedmiotem działalności, nie jest ograniczone czasem trwania, więc można w niej realizować w zasadzie wszystkie przedsięwzięcia gospodarcze z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów szczególnych. Tych wyjątków jest bardzo, bardzo mało. Natomiast jest to spółka niepubliczna. Nie dało się pogodzić wymagań przewidzianych w prawie europejskim dla spółek publicznych. W polskim systemie prawnym tylko spółka akcyjna jest spółką publiczną, może być notowana na giełdzie. Zatem prosta spółka akcyjna jest przeznaczona do pozyskiwania kapitału w obszarze venture capital na rynku niepublicznym. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, oczywiście, gdy będzie potrzeba rozszerzenia skali działalności, pozyskania inwestorów na rynku regulowanym, można wtedy przekształcić PSA w SA. Po takim właśnie tutaj wprowadzeniu, po wskazaniu właśnie zarysowaniu idei prostej spółki akcyjnej, też tego procesu legislacyjnego, przejdźmy do takich bardziej konkretnych zagadnień. W tej prezentacji, która jest ograniczona czasowo, chciałbym się skupić na tych elementach, które decydują o atrakcyjności prostej spółki akcyjnej, o jej odmienności w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych. Chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy, dokonując swoich wyborów biznesowych, dokonywali tych wyborów świadomie. A ta świadomość oczywiście wynika z wiedzy na temat tego, jak dana forma prawna funkcjonuje, co ona nam daje. Zacznijmy zatem od struktury majątkowej. Myślę, że w zakresie właśnie w sferze struktury majątkowej możemy wskazać na te elementy, które są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów, które również definiują prostą spółkę akcyjną, które sprawiają, że jest ona odmienna od pozostałych spółek kapitałowych. Struktura majątkowa, w ramach struktury majątkowej prostej spółki możemy wyróżnić takie dwa podstawowe elementy. Kapitał akcyjny oraz akcje bez wartości nominalnej. Jeśli chodzi o kapitał akcyjny, jest to nowa kategoria wkładu własnego, wkładu podstawowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Taki rodzaj kapitału własnego nie występuje w pozostałych spółkach kapitałowych. Natomiast nie można powiedzieć, jakby w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to odpowiednik kapitału zakładowego, ale jednak reżim prawny, w którym funkcjonuje kapitał akcyjny, jest inny. Pozwala na o wiele większą swobodę ułożenia relacji pomiędzy akcjonariuszami. Istnieje również swoboda wypłat z kapitału akcyjnego. Wkłady wnoszone do spółki nie są mrożone w tej spółce w taki sposób, w jaki funkcjonuje to w systemie kapitału zakładowego. Może taki rys prawnoporównawczy. Kapitał akcyjny jest instytucją z prawa systemu anglosaskiego. Funkcjonuje w tamtych systemach od wielu dziesięcioleci. Tamte systemy nie znają instytucji kapitału zakładowego.
Jest więc to instytucja sprawdzona, jest to instytucja, która może zachęcać inwestorów z kręgu Common Law do inwestowania w Polsce. Natomiast w takim wymiarze praktycznym, jakbyśmy chcieli wskazać, dlaczego warto wybierać spółkę z kapitałem własnym w postaci kapitału akcyjnego, a nie spółkę z takim tradycyjnym systemem kapitału zakładowego. Wkłady wnoszone na kapitał akcyjny, mogą to być wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne z włączeniem wkładów w postaci pracy, usług i prawa niezbywalnego. Te wkłady mogą być wnoszone do spółki, ale na pokrycie akcji, nie na kapitał akcyjny. Te wkłady wnoszone na kapitał akcyjny, one nie są wiązane w spółce na wzór związania wkładów w kapitale zakładowym. Mogą być wypłacane ze spółki pod tytułem korporacyjnym, czy to w postaci dywidendy, czy innych świadczeń spełnianych causa societatis. Zatem inwestorzy nie obawiają się, żeby tutaj właśnie dokapitalizować spółkę, żeby włożyć swoje środki pieniężne, skoro będą mogli łatwiej później te środki wycofać. Oczywiście zapewniono tutaj bezpieczeństwo wierzycieli, istnieją mechanizmy, które blokują możliwość drenowania majątku spółki, doprowadzenia do sytuacji jej niewypłacalności. Mowa tutaj głównie o zakazie wypłat prowadzących do niewypłacalności, ale na tym skupię się w dalszej części prezentacji. Ponadto z kapitałem akcyjnym, właśnie z tym, że ta instytucja została wprowadzona, wiąże się możliwość wnoszenia pracy w postaci pracy i usług, bo te wkłady nie są wtedy wnoszone na kapitał akcyjny. Jest to bardzo doniosłe, zwłaszcza dla spółek działających w obszarze nowoczesnych technologii. Tam, gdzie ten kapitał ludzki, wiedza, umiejętności odgrywają istotną rolę i mogą być, za takie wkłady można angażować się w przedsięwzięcie. Wiąże się to z tym, że akcje bez wartości nominalnej, tak zwane akcje beznominałowe, akcje te nie wyrażają ułamka kapitału akcyjnego, tak jak to jest w systemie kapitału zakładowego, gdzie jednak właśnie ten udział kapitałowy jest ułamkiem w kapitale zakładowym. Tutaj zostało to oderwane. Umożliwiła to instytucja akcji beznominałowych. W wyrazie praktycznym taka korzyść z tych akcji beznominałowych wyraża się przede wszystkim w swobodzie ułożenia stosunków pomiędzy akcjonariuszami, pomiędzy różnymi typami akcjonariuszy. Zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć innowacyjnych możemy wyróżniać takie różne typy akcjonariuszy: założycieli, innowatorów oraz inwestorów, czyli z jednej strony tych, którzy właśnie zakładają spółkę, wnoszą swoją wiedzę, doświadczenie, pracę, usługi, a z drugiej strony dostarczycieli kapitału finansowego. Akcje bez wartości nominalnej właśnie umożliwiają swobodę określenia stosunków pomiędzy tymi różnymi typami akcjonariuszy. Gdyby to zobrazować, to myślę, że najłatwiej pokazać to na takim przykładzie, że w tradycyjnym systemie kapitału zakładowego, gdyby inwestorzy objęli 20% akcji po cenie 200 tysięcy złotych, no to wówczas pozostali akcjonariusze, założyciele 80% akcji musieliby, żeby objąć 80% akcji, musieliby wyłożyć 800 tysięcy złotych. Albo odwrotnie, gdyby założyciele, którzy nie dysponują tym kapitałem zakładowym, mogli wyłożyć tylko powiedzmy 80 tysięcy złotych, wówczas inwestorzy, żeby objąć 20% akcji, mogliby wnieść tylko 20 tysięcy złotych na kapitał zakładowy. Pozostała nadwyżka byłaby przekazana na kapitał zapasowy, doszłoby do tak zwanego rozszczepienia. Powstałoby tak zwane agio przekazane na kapitał zapasowy. To pewna sztuczna konstrukcja. W prostej spółce akcyjnej tak nie jest. Strony mogą się dowolnie umówić. Może być tak, że założyciele obejmą 80% akcji po cenie 4 tysiące złotych,
a inwestorzy pozostałe 20%, przepraszam, akcji za kwotę 1 000 000 zł. Konstrukcja akcji beznominałowych umożliwia taką swobodę, umożliwia odejście od takich, od niepotrzebnego sformalizowania, tworzenia sztucznych konstrukcji, rozszczepiania praw akcyjnych. Także ta struktura majątkowa prostej spółki akcyjnej myślę, że jest bardzo atrakcyjna. I tutaj wyraża się właśnie taka główna odmienność konstrukcji, natury prostej spółki akcyjnej. To odejście od kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego. Z określonej struktury kapitału akcyjnego, struktury majątkowej prostej spółki wynika też znaczna możliwość kreowania przywilejów akcyjnych. Zasadniczo ustawa wymienia takie 4 rodzaje przywilejów akcyjnych: co do głosu, akcje założycielskie, co do dywidendy, co do podziału majątku spółki. Jednakże to wyliczenie jest przykładowe. W oparciu o swobodę kreowania stosunku spółki strony mogą również w spółce zapisać inne rodzaje uprzywilejowania. Mówimy tutaj o swobodzie, nie o dowolności. Bezpieczeństwo obrotu sprawia, żeby właśnie takie różne zapisy dodatkowe były zgodne z prawem, muszą być one zgodne z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, z naturą prostej spółki akcyjnej. A na naturę prostej spółki akcyjnej składa się między innymi konieczność ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, konieczność ochrony wierzycieli spółki. W zakresie tych różnych rodzajów uprzywilejowania warto wskazać, że w przypadku PSA nie ma takiego limitu uprzywilejowania akcji co do głosu. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na jeden udział uprzywilejowany mogą przypadać jakby 3 głosy, gdy na udział zwykły przypada 1 głos. W spółce akcyjnej ten stosunek wynosi 2:1. Natomiast w prostej spółce akcyjnej nie ma takiego ograniczenia. Nie ma również ograniczenia uprzywilejowania akcji co do dywidendy, gdy w pozostałych spółkach kapitałowych ten limit wynosi 150%. Wartości przypadającej na akcję zwykłą czy na udział zwykły. Czymś szalenie istotnym, takim bardzo oryginalnym są akcje założycielskie. Akcje założycielskie pozwalają, jak sama nazwa wskazuje, osobom, które zakładają prostą spółkę akcyjną, na utrzymanie wpływu na sprawy tej spółki. W wymiarze praktycznym sprowadza się to do tego, że akcje te zapewniają, że liczba głosów, czyli siła tych głosów wyrażona w stosunku procentowym, ona zostanie zachowana, jeżeli dojdzie do emisji nowych akcji. Akcje te nie stracą swojej wartości procentowej. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której na początku w spółce wyemitowano 100 akcji założycielskich, a wszystkich akcji wyemitowano łącznie 1000. Akcje założycielskie dają wtedy 10% głosów. Jeżeli dojdzie do emisji, do nowej emisji akcji, zostanie wyemitowanych kolejnych 100 czy 500 akcji, to akcje założycielskie dalej będą dawały 10% głosów osobom, które posiadają te akcje. To jest szalenie istotne właśnie dla spółek działających w obszarze nowych technologii, ale może być użyteczne również w innych przedsięwzięciach. Może to zachęcać do oddawania akcji pracownikom czy zarządcom w celu związania ich z spółką, w celu tutaj zwiększenia ich poziomu lojalności, zaangażowania w przedsięwzięcie. Więc te korzyści z akcji założycielskich są wielorakie, tak samo jak ogólnie korzyści z szerokiego spektrum uprzywilejowania akcji. Pozwala to właśnie pozyskać spółką inwestorów na rynku niepublicznym. Różne rodzaje uprzywilejowania zachęcają ich do inwestowania w przedsięwzięcie. Również w zakresie sfery organizacyjnej, struktury organizacyjnej ustawodawcy pomyśleli o tym, żeby zwiększyć elastyczność
istniejącego modelu, modelu kierowania spółką. W polskim systemie prawnym występuje, jakby dominuje model dualistyczny. Jest on wyłączny na gruncie pozostałych spółek, spółek kapitałowych. Model dualistyczny to model, w którym zarząd kieruje, prowadzi sprawy spółki, natomiast organem odpowiedzialnym za nadzór jest rada nadzorcza. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do zasady jest ona fakultatywna, chyba że skala przedsięwzięcia jest większa, to wówczas mówimy o obligatoryjności. Zatem następuje tutaj wydzielenie sfery zarządu i nadzoru. Natomiast w prostej spółce akcyjnej dopuszczono na zasadzie swobody wyboru dla akcjonariuszy możliwość zdecydowania się na system monistyczny. System monistyczny, no, trzeba to powiedzieć, dominuje na świecie. Dominuje w systemach anglosaskich, skandynawskich, romańskich. Są państwa, które tak jak obecnie Polska w przypadku PSA dopuszcza możliwość wyboru systemu organów. System monistyczny polega na tym, że w jednym organie, w Radzie Dyrektorów, łączą się właśnie te sfery zarządzania i nadzoru. Rada Nadzorcza, oprócz tego, że prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę, to również sprawuje stały nadzór nad jej działalnością, z czym wiąże się ocena sprawozdań, badanie wszelkich dokumentów, stała kontrola nad procesami decyzyjnymi podejmowanymi w spółce. Myślę, że tutaj też warto zaznaczyć, że my nie przekonujemy do tego, że lepszy jest jeden z tych systemów. To powinna być świadoma decyzja osób kreujących stosunek spółki. Badania prawnoporównawcze wskazują, że pewne zalety ma jeden system, inne zalety ma drugi system. System dualistyczny tworzy większy dystans pomiędzy sferą zarządu i nadzoru. Czasami ten dystans może być dystans instytucjonalny, może być pożądany, może tutaj blokować pewne konflikty interesów, czy pewne zlanie się właśnie w funkcji zarządczych i nadzorczych. Natomiast główną zaletą systemu monistycznego jest to, że skraca on ten dystans decyzyjny, że oto osoby, które, bo może najpierw też wskażę, że w ramach Rady Dyrektorów może dojść do wydzielenia tych sfer zarządu i nadzoru. Dojdzie do niego wówczas, gdy tutaj, czy to w regulaminie Rady Dyrektorów, czy też uchwałą akcjonariuszy zostaną wydzielone, określone komitety, Komitet Dyrektorów Wykonawczych, Komitet Dyrektorów Niewykonawczych. Ten podział ma znaczenie wewnętrzne. Na zewnątrz wszyscy dyrektorzy zachowują prawo reprezentowania spółki. Oni mają też, nawet dyrektorzy niewykonawczy mają obowiązek brania udziału w strategicznych decyzjach, strategicznym kierowaniu spółką. Natomiast ten podział doprowadza do tego, że jedni dyrektorzy będą odpowiadali za decyzje, za codzienne decyzje biznesowe, za prowadzenie spraw spółki. Natomiast kategoria dyrektorów niewykonawczych będzie wówczas odpowiadała za stały nadzór nad jej działalnością, będzie badała dokumenty, będzie uczestniczyła przy nadzorze nad decyzjami podejmowanymi w spółce. I jak już z tego widać, skraca się dystans. Oto decyzje, oto czynności nadzorcze nie będą wykonywane przez inny organ. Rada Nadzorcza zwołuje się z reguły kilka razy do roku. Natomiast dyrektorzy niewykonawczy będą uczestniczyli przy tych procesach decyzyjnych, będą w tym samym organie, będą na bieżąco mieli dostęp do dokumentów, również będą mogli na bieżąco, bez konieczności zwoływania posiedzenia odrębnego organu, jak to jest w przypadku systemu z zarządem i radą nadzorczą, będą mogli od razu wydać zgodę na dane decyzje biznesowe. Więc to jest jakby główna taka zaleta tego systemu monistycznego. Oczywiście wybór tego systemu powinien być dostosowany do skali działalności.
W systemie z radą dyrektorów, z jednym dyrektorem, ten system będzie bardzo zbliżony do systemu z jednoosobowym zarządem. Natomiast te walory systemu monistycznego, one będą widoczne, gdy skala przedsięwzięcia będzie większa, gdy dojdzie do rozróżnienia różnych typów dyrektorów korporacyjnych. Tak jak wspomniałem, mogą być powołane różne komitety i nie tylko właśnie taki podział, komitet dyrektorów wykonawczych, komitet dyrektorów niewykonawczych. W ramach sfery zarządzania mogą być wyróżnione różne komitety do prowadzenia określonych projektów. Także system monistyczny wskazałbym, że to taka trochę szata do uszycia, tak? Na miarę, na rozmiar spółki. Takim ciekawym, myślę, że istotnym zagadnieniem jest również sfera ochrony wierzycieli. W procesie legislacyjnym prostej spółki pojawiały się głosy, że spółka nie zapewni określonego poziomu ochrony dla wierzycieli, nie zapewni bezpieczeństwa obrotu. Jednakże, gdy tak na zimno, na chłodno, bez emocji prześledzimy sobie poziom ochrony wierzycieli w różnych typach spółek kapitałowych, wówczas dojdziemy do przekonania, że ten poziom ochrony wierzycieli jest na wyższym poziomie w przypadku prostej spółki akcyjnej. Zacznijmy od tego, że system kapitału zakładowego nie pełni obecnie funkcji gwarancyjnej. Trudno mówić o takiej funkcji w przypadku kapitału zakładowego na poziomie 5000 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a w praktyce właśnie 2/3 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest zakładanych z minimalnym kapitałem 5000 zł. W spółkach akcyjnych ten próg jest trochę wyższy, to 100 000 zł, z tym, że przy zakładaniu spółki wystarczy wnieść 25 tysięcy złotych. A trzeba też pamiętać, że są spółki, które mogą mieć kapitał minimalny 100 tysięcy złotych, a obracają miliardami. Więc ten system kapitału zakładowego cechuje się tym, że nie ma powiązania pomiędzy skalą działalności spółki, a właśnie tym kapitałem, który miałby gwarantować bezpieczeństwo wierzycieli. W prostej spółce akcyjnej ten kapitał akcyjny to symboliczna złotówka, ale właśnie to nie powinniśmy patrzeć na te kwoty, złotówka, 5 tysięcy, 100 tysięcy złotych, tylko powinniśmy spojrzeć na inne mechanizmy, na to, że w prostej spółce akcyjnej jest zakaz wypłat prowadzących do niewypłacalności spółki. Tego zakazu nie ma w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tego zakazu nie ma w spółce akcyjnej. Zarządcy spółki są zobowiązani do badania przy dokonywaniu wypłat pod tytułem korporacyjnym, do badania, czy taka wypłata w przedziale czasowym 6 miesięcy przy założeniu normalnych okoliczności biznesowych, czy ona nie dopłaci do niewypłacalności. Myślę, że to jest szalenie istotne dla wierzycieli spółki, że istnieje taki mechanizm. Ponadto w prostej spółce akcyjnej istnieje obowiązek oszczędzania, przekazywania 8% zysku wypracowanego za dany rok na tworzenie właśnie takiej rezerwy. Ten odpis 8% trzeba przekazywać do momentu, w którym ten kapitał rezerwowy osiągnie kwotę 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z ostatniego sprawozdania finansowego. Zatem ta wysokość środków skumulowanych w spółce dzięki obowiązkowi oszczędzania jest skorelowana ze skalą działalności spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku oszczędzania. Taki obowiązek owszem istnieje w spółce akcyjnej, ale jest on powiązany, jakby wysokość środków, które mają być zgromadzone w spółce, jest powiązana z kapitałem akcyjnym. Kapitał rezerwowy w wyniku odpisów 8% powinien wynieść 1/3 kapitału zakładowego. A skoro, tak jak już wspomnieliśmy, kapitał zakładowy nie jest powiązany ze skalą działalności,
Wówczas także ta rezerwa tworzona w spółce akcyjnej nie jest powiązana ze skalą działalności. Istnieją również dodatkowe instrumenty. Oczywiście, by dokonać wypłat z kapitału akcyjnego, oprócz tego zakazu wypłat prowadzących do niewypłacalności, trzeba uwzględnić test bilansowy. Ponadto w prostej spółce jakby również istnieje regulacja zbliżona do artykułu 299 KSH. Zarządcy odpowiadają solidarnie w przypadku doprowadzenia do niewypłacalności spółki, no chyba że wykażą, że w odpowiednim czasie został zgłoszony wniosek o upadłość. To wszystko sprawia, że system ochrony wierzycieli prostej spółki akcyjnej jest systemem dostosowanym do skali jej działalności. Gwarantuje daleko większe bezpieczeństwo wierzycieli niż pozwala na to system kapitału zakładowego, minimalne wartości wskazane przez ustawodawcę w przypadku właśnie kapitału zakładowego. Prosta spółka akcyjna kojarzy nam się również z cyfryzacją, z elektronizacją procesów decyzyjnych w spółce. W ten sposób prosta spółka została już zaprojektowana na początku, w 2019 roku, gdy została przegłosowana przez Sejm. Czyli jeszcze zanim dowiedzieliśmy się o nietoperzu z Wuhan, który stał się w pewnym sensie przyczyną cyfryzacji wielu dziedzin życia publicznego. W pandemii była konieczność wprowadzenia do systemu prawa wielu regulacji, które pozwalały na podejmowanie różnych czynności prawnych, również w zakresie funkcjonowania osób prawnych online. Prosta spółka akcyjna już była na to gotowa. I gdy sobie właśnie spojrzymy na całą sferę funkcjonowania tej spółki od samego początku, poprzez wszystkie etapy, zobaczymy, że ta elektronizacja jest w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Prostą spółkę akcyjną można założyć online w systemie S24. Jest pewne ograniczenie, to znaczy można ją założyć online wówczas, gdy wkłady wnoszone są w postaci pieniężnej. Nie było możliwe na poziomie stworzenie pewnych wzorców dla wkładów niepieniężnych ze względu na ich wariantowość, na ich różnorodność. Gdy wnoszone są wkłady niepieniężne, konieczny jest jednak udział notariusza, żeby zapewnić bezpieczeństwo akcjonariuszy, żeby notariusz zadbał właśnie o odpowiedni poziom precyzji takich zapisów dotyczących wkładów niepieniężnych. Ponadto wszystkie akcje prostej spółki są zdematerializowane. Są one rejestrowane w rejestrze prowadzonym przez firmę zewnętrzną. Taki rejestr mogą prowadzić firmy profesjonalne, firmy, które prowadzą rachunki papierów wartościowych. Mowa tutaj o domach maklerskich, bankach prowadzących działalność maklerską, krajowym depozycie papierów wartościowych. Również notariusze mogą prowadzić rejestr akcji prostej spółki akcyjnej. Z danych statystycznych wynika, że około 20% akcji prostych spółek akcyjnych jest rejestrowanych przez notariuszy. Co istotne, jeśli spojrzymy na sferę codziennego funkcjonowania organów spółki, to te organy mogą funkcjonować całkowicie online. Mogą spotykać się, podejmować decyzje przy wykorzystaniu wideo, telekonferencji. Głosowanie może odbywać się mailowo. Także organ właścicielski spółki, czyli walne zgromadzenie, można uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto decyzje walnego zgromadzenia mogą być podejmowane również poza walnym zgromadzeniem przy wykorzystaniu tychże środków. Oczywiście ułatwia to właścicielom spółki zaangażowanie w jej sprawy, we wpływanie na jej decyzje. Można przebywać w zupełnie innym miejscu, a jednocześnie uczestniczyć w obradach takiego
takiego organu. Także w zakresie przenoszenia akcji, myślę, że tutaj bardzo istotna jest możliwość dokonywania przenoszenia akcji w formie dokumentowej, to znaczy na przykład w formie maila. Oczywiście, żeby doszło do skutecznego do nabycia takich akcji, konieczne jest ich zarejestrowanie w rejestrze akcjonariuszy, odbywa się nad tym pewna kontrola, natomiast sama czynność przeniesienia akcji może być w 100% dokonana online. Powoli tutaj nasz czas dobiega końca, ale może jeszcze tak pokrótce powiem o takich sferach, jak o takich etapach funkcjonowania przedsięwzięcia, jak procesy transformacyjne. Prosta spółka akcyjna może być przekształcona w każdą spółkę prawa handlowego i każda spółka prawa handlowego może być przekształcona w prostą spółkę akcyjną. Jeżeli chodzi o przekształcenie w spółkę akcyjną, to taki transfer warto rozważyć, gdy skala działalności jest na tyle duża, że spółka chce wejść na giełdę, chce pozyskać inwestorów w obrocie publicznym. Natomiast przekształcenie czy to spółki akcyjnej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prostą spółkę akcyjną warto rozważyć wtedy, gdy z jednej strony właściciele spółki nadal chcą działać w obrocie niepublicznym, w przypadku spółki akcyjnej, natomiast chcą jednocześnie skorzystać z tych instrumentów, które daje prosta spółka, a których nie ma w pozostałych spółkach kapitałowych. Mowa tutaj właśnie o atrakcyjnej strukturze majątkowej z kapitałem akcyjnym, z akcjami beznominałowymi, o możliwości objęcia wkładów za pracę i usługi, również o pewnych możliwościach w sferze struktury organizacyjnej, czyli działania z radą dyrektorów, a nie zarządem. Nie wszystkie przedsięwzięcia biznesowe się udają. To też natura przedsięwzięć typu startup. Dlatego ważne jest, żeby istniała w systemie prawnym możliwość szybkiego zakończenia bytu prawnego spółki, zakończenia w ten sposób, żeby ten proces nie był czasochłonny, żeby on nie był kosztochłonny. I w ramach prostej spółki akcyjnej przewidziano taką możliwość. Istnieje oprócz tradycyjnej likwidacji, istnieje możliwość zakończenia bytu prawnego spółki poprzez uproszczone rozwiązanie. Polega to na tym, że jeden akcjonariusz spółki przejmie cały majątek spółki z obowiązkiem zabezpieczenia pozostałych wierzycieli i akcjonariuszy. Wszystko to odbywa się pod kontrolą sądu rejestrowego. Oczywiście na początku konieczne jest podjęcie uchwały przez organ właścicielski spółki większością 3/4 głosów przy obecności 50% akcjonariuszy. Później to sąd rejestrowy wydaje zgodę na takie rozwiązanie. Wierzyciele mają możliwość zgłoszenia sprzeciwu. Sąd z urzędu bada to, czy akcjonariusze nie będą pokrzywdzeni. Zatem jest tutaj pełna kontrola sądu, jest zagwarantowane bezpieczeństwo dla wierzycieli, a jednocześnie tutaj istnieje możliwość takiego sprawnego zakończenia bytu prawnego. Akcjonariusz, który przejmie cały majątek spółki, jeżeli tworzy on funkcjonalne przedsiębiorstwo, może później w oparciu o taki majątek rozpocząć inne przedsięwzięcie biznesowe. Także oczywiście czas pozwolił nam na przedstawienie takich kluczowych elementów tej struktury organizacyjnej, struktury majątkowej, na wskazanie, dlaczego ta forma prawna jest naszym zdaniem tak atrakcyjna i warto z niej skorzystać. Jeżeli poszukują Państwo więcej informacji, zapraszamy na stronę Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Tutaj na prezentacji, na ostatniej stronie zawarty jest link. Można pobrać ze strony przewodnik po prostej spółce akcyjnej, który w szerszy sposób opisuje poszczególne sfery działania prostej spółki akcyjnej. Także cieszę się, że mogłem przybliżyć Państwu tę bardzo atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Oddaję głos Pani prowadzącej. Brawo.
wracam i od razu powiem, że przeglądałam ten przewodnik, szykując się do tej konferencji. Rzeczywiście wszystko jest tam bardzo jasno i klarownie wypunktowane. Zresztą to wszystko, o czym pan mówił, będziemy jeszcze rozwijać za chwilę w rozmowie z naszymi ekspertami i ekspertkami. A świetna informacja jest taka, że są pytania od państwa i jest ich sporo, więc myślę, że będziemy uściślać te wszystkie punkty, które nam pan tak pięknie nakreślił w tej ogólnej prezentacji. Bardzo panu dziękuję za tę część spotkania. Dziękuję bardzo. Jeszcze może tylko zapowiem, że właśnie eksperci, którzy będą uczestniczyli w dyskusji, brali również udział w procesie legislacyjnym. Pochwalili się przed wejściem na antenę. Więc ich głos, warto wsłuchiwać się w ich głos. Ja oczywiście po dziennikarsku będę pytać zarówno o blaski, jak i cienie ewentualnego prowadzenia działalności na zasadach prostej spółki akcyjnej, ale tak jak pan mecenas powiedział, oni wiem, że tworzyli to prawo i wiem, że stoją w pewien sposób u podwalin tego, jak to działa, więc na pewno będzie okazja, żeby powiedzieć sprawdzam przy okazji różnych rozwiązań, które od lipca mamy, prawda? Bo to lipiec 2021, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, tak. A my w ministerstwie będziemy się wsłuchiwać właśnie w głos, w debaty, żeby tutaj ewentualne wnioski wysuwać, żeby cały czas również kontrolować funkcjonowanie prostej spółki akcyjnej. Jasne. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze Jan Droszcz, główny specjalista w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Na początek naszego dzisiejszego spotkania, więc konferencji Idea Rozwoju Twojego Biznesu. Pierwsze premierowe w tej odsłonie, więc wszyscy mamy w sercach sporo emocji. Pięknie państwu dziękuję już za pierwsze pytania, które podglądam w moim telefonie. Będę do nich zaglądała za chwilę. Za moment dyskusja, rozmowa z ekspertami, o których wspomniał pan mecenas. Proszę z nami zostać. Wracamy po krótkiej przerwie. Witam państwa bardzo serdecznie na pierwszej z cyklu wideokonferencji Idea Rozwoju Twojego Biznesu. Witam po krótkiej przerwie. Czas na obiecaną, celowo nie mówię dyskusja, nie mówię, że na dyskusję, czas na rozmowę, na spotkanie z naszymi ekspertami. Jako się rzekło, z tymi, którzy tworzyli, wymyślali, kreowali to, jak dzisiaj państwo korzystają z prostej spółki akcyjnej. W naszym studiu doskonali prawnicy, adwokaci, radcowie prawni, czy adwokatka, radcowie prawni. Tutaj będę wędrowała z tymi feminatywami w odpowiednią stronę, pani mecenas i pani doktor Katarzyna Reszczyk-Król z kancelarii Brokius, Jurczak, Prusak, Sroka, Nilsson. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor, pan mecenas Michał Przychoda z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. Również dzień dobry, witam serdecznie. Oraz pan mecenas Patryk Ryszewski ze startupu Deal i z uczelni Łazarskiego w Warszawie. Panie mecenasie, dzień dobry. Dzień dobry. Ustaliliśmy, słuchajcie, żeby troszkę skrócić ten dystans, bo temat mamy prostą spółkę akcyjną, ale jednak taki wart wytłumaczenia, może nie skomplikowany, ale wart wytłumaczenia, że będziemy mówić do siebie po imieniu, przyjmujemy taką światową, zresztą tutaj Deal, startup działający w Dolinie Krzemowej, więc jak najbardziej amerykańską formułę mówienia sobie po imieniu. No to drodzy państwo, ponieważ zostaliście zapowiedzeni jako ci, którzy tworzyli to prawo, którzy wymyślali, jakby szyli dla nas te rozwiązania, z których dzisiaj przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie mogą w Polsce korzystać. Zapytam otwierająco. Prosta spółka akcyjna. Dwa, waszym zdaniem, największe osiągnięcia tego rozwiązania. Co jest w takiej formie prowadzenia działalności najlepsze? Katarzyna, dwie rzeczy. Dobrze, to tak. Pierwsza na pewno, myślę, że tu już wcześniej powiedział pan główny specjalista, na pewno duża elastyczność tej spółki. To jest jakby, ona jest właściwie widoczna na każdym etapie od momentu jej powstania, przez prowadzenie biznesu, organizację biznesu, ale także nawet zakończenie tej działalności. Na przykładzie, czym się wyraża ta elastyczność? Tak naprawdę głównym jakby celem i założeniem prostej spółki akcyjnej było to, że powinni najwięcej mieć jakby możliwości decyzyjności sami akcjonariusze. To oni ustalają, jaka ma być struktura, to oni mogą w pewnym momencie zmienić swoje założenia, na przykład na przykładzie organów. Mogą zdecydować się na formę na przykład zarządu, czyli bardzo prostą, na przykład jednoosobowego zarządu. Natomiast w trakcie trwania spółki, jej rozwoju mogą na przykład zdecydować, ok, ale my chcemy tak naprawdę teraz rady dyrektorów, bo nasze potrzeby biznesowe się zmieniły. Na przykład wchodzi nam zagraniczny inwestor, chcemy tak naprawdę dopasować go do struktury zagranicznego inwestora w systemie monistycznym, więc zmieniamy to i nie ma żadnego problemu, żeby to zmienić. To jest tak naprawdę nową w polskim systemie prawnym możliwość tak naprawdę elastycznej zmiany organów. Także sądzę, że to jest klasycznych, w cudzysłowie powiem, wcześniej funkcjonujących spółkach, to wymaga większego nakładu pracy, jak rozumiem, większych formalności, tak? Tak, dokładnie. I też jakby pewne możliwości w ogóle, znaczy pewnych możliwości po prostu nie było, dlatego że w innych spółkach nie możemy mieć rady dyrektorów, mamy tylko system zarząd, ewentualnie rada nadzorcza.
Tą mamy dowolność. Możemy to zmieniać, jak nam się spodoba, możemy wrócić do poprzedniego modelu, który był wcześniej. No i na pewno druga taka zaleta, no to jest na pewno kwestia przełamania tej kwestii kapitałowej, jakby tego jednak w Polsce pokutującego pojęcia, że jeżeli mamy spółkę, musimy wnieść jakiś kapitał, zwykle to są pieniądze, czy to są jakieś, prawda, asety. Natomiast one są związane z tym, jak rozdzielimy udziały. Tutaj przełamaliśmy, twórcy przełamali tą zasadę. Spółka może zostać założona przy przysłowiowej jednej złotówce, a nie ma to też żadnego przełożenia później na to, jakie prawa, jaki procent jakby wpływów mają akcjonariusze w spółce. Także oderwana jest te pieniądze do tego, jak spółka jest zorganizowana. No tak, czyli gdzieś tam rozbijacie to wyobrażenie, tak? Czy ten stereotyp, że trzeba mieć pieniądz, żeby założyć spółkę, to trzeba mieć, no właśnie, co trzeba mieć? Pewnie tak, pomysł, fajnie działający. Bardzo ciekawe było to, o czym mówił pan mecenas, że to jest dobre rozwiązanie dla startupów, dla firm, które działają gdzieś tam w sektorze nowych technologii. O tym za chwilę pewnie jeszcze będziemy mówić. Kasia, dorzucasz coś jeszcze? Tak, jedną tylko myśl, że może nie o to chodzi, bo też pewne były głosy, jak tworzyliśmy tą spółkę, takie krytyczne, no tak, no to będzie spółka właśnie bez kapitałowa, czyli będzie zakładana w celach jakichś tam, powiedzmy, oszustw. Natomiast tu nie chodzi o to, że nie trzeba mieć pieniędzy, wiadomo, biznes no generalnie jakby wiąże się z tym, że trzeba mieć kapitał. Natomiast nie trzeba go zamrażać na kapitał zakładowy, który jest trudny do odzyskania, powiedzmy, do akcjonariuszy czy do użytku na działalność spółki. Także tutaj mamy swobodę bardziej jakby wykorzystania środków finansowych. Do tego na pewno będziemy jeszcze wracać, ale na razie do naszego, wiecie, woreczka z tymi idealnymi aspektami. Elastyczność, no i wątek tej jednej złotówki, czyli tego kapitału. Michał, co ty dokładasz? Ja bym powiedział, że właśnie to, co jest najważniejsze w niej, to tkwi w tej nazwie, czyli po prostu że prostota. Mhm. Ona rzeczywiście jest prosta, chociaż ja też to P czasami rozwijam jako przyszłościowa, polska, pomysłowa. Także to P można rozwijać różnie, natomiast rzeczywiście myśmy pracując nad przepisami, to nam przyświecało, to znaczy, żeby to była spółka prosta, czyli żeby po pierwsze poupraszczać pewne rzeczy, które są w innych spółkach, a po drugie zaimplementować pewne rzeczy, o czym zaraz jeszcze powiem, być może z innych ustawodawstw, z innych krajów, które mogły się w Polsce przyjąć, a dotychczas w Polsce nie funkcjonowały. I na przykład, jeżeli chodzi o tą prostotę, to w pierwszej kolejności można powiedzieć, że ona się ujawnia w każdym aspekcie działalności tej spółki. I jak ją zakładamy, jak ona potem działa i jak również, jak niestety nam coś nie wyjdzie i chcemy ją zlikwidować. Przy zakładaniu spółki, już Janek dobrze powiedział, mecenas Drosz z ministerstwa, jeżeli chodzi o to zakładanie przez internet, tak? Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, na przykład, dajmy na to zbywanie akcji. Jeżeli w spółce zechcielibyśmy zbyć akcji, musimy udziały, musimy iść do notariusza, musi być podpis notarialnie poświadczony w PSA, możemy zrobić to po prostu, nawet jeżeli chcemy e-mailem, czy też po prostu w zwykłej formie pisemnej. Jeżeli chcemy podwyższyć kapitał akcyjny, wyemitować nowe akcje sobie, w spółce z o.o. również musimy na przykład pójść do notariusza, musi być uchwała notarialna i tak dalej. PSA również możemy zrobić to absolutnie, czy to zdalnie, przy pomocy e-maila, czy innych narzędzi zdalnego funkcjonowania, czy też po prostu pisemnie. To samo jest z działalnością organów. Już Janek powiedział, że mecenas Drosz, że myśmy już przed pandemią wprowadzili te wszystkie systemy zdalnego funkcjonowania organów, podejmowania uchwał przez internet, pisemnie, e-mailowo. Tego w KSH w innych spółkach nie było. Myśmy to zapoczątkowali. Potem no niestety przyszła pandemia i rzeczywiście to już nie jest... Było wyjścia, nie było wyjścia i to w tej chwili jest w innych spółkach, mocno inspirowane, bo już nieraz przepisywane z tego, co jest w PSA. No i to ta druga rzecz, czyli połączenie rozwiązań ze spółki z o.o. akcyjnej. Myślę, że będziemy tu mówili w szczegółach potem dalej, więc nie będę się rozwodził. Natomiast rzeczywiście są i dobre rozwiązania ze spółki z o.o., i dobre ze spółki akcyjnej. No i te inne rozwiązania z innych krajów, o których ja powiedziałem już, o których powiedziałem, że na przykład użyliśmy przykładowo akcje za pracę. One są na przykład w prawodawstwie francuskim, które nas tutaj bezpośrednio inspirowało. We Francji też od 20 par lat funkcjonuje i dobrze się sprawdza. Więc czemu nie można byłoby w spółkach innowacyjnych, gdzie pomysł, idea jest dzisiaj, widzimy, równie dużo warta, nieraz więcej niż pieniądze, bo ten pomysł kreuje tą wartość,
czemu nie dać by takiej możliwości, że jeżeli rzeczywiście mam pomysł i chcę pracować dla spółki, oddać swój czas, zaangażowanie, dlaczego za to nie mógłbym dostać akcji? I pytanie, które się wielu osobom rodzi zasadnicze, w takim razie dlaczego nie zmieniliście spółki z o.o., czy nie zmieniliście spółki akcyjnej, po co tworzyć nową spółkę? Może jeszcze do tego przejdziemy w szczegółach, po co, ale... Myślę, że trudniej jest stworzyć, znaczy trudniej zmienić coś, co już działa, łatwiej stworzyć coś nowego. Ale po drugie, ponieważ tych rozwiązań jest, tu już Janek dużo powiedział, my jeszcze powiem, jest tak dużo nowych rozwiązań, albo łączących właśnie rozwiązania z różnych spółek, albo których nie było jeszcze w Polsce wcześniej, że po prostu ingerować w żywy organizm, jakim jest spółka z o.o., gdzie już dziesiątki, setki tysięcy spółek funkcjonuje, mógłby powstać niesamowity bałagan z tego tytułu, że jest tyle nowych rozwiązań w spółce z o.o., właściwie co mamy teraz z tym zrobić. A tak mamy czystą sytuację, jeżeli ktoś zakłada przedsiębiorstwo, zakłada swoją spółkę, może sobie wybrać albo stare rozwiązania ze spółki z o.o., albo wybieram PSA, ma wybór, nie musi być, nie jest do tego zmuszony, że pozostała pozmieniana spółka z o.o. i teraz ja to muszę to wybrać. Tak, w związku z tym, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tych starych rozwiązań, dalej może je wybrać. Tak samo, jeżeli ktoś ma dzisiaj już spółkę z o.o. i wcześniej ją założył, może przekształcić ją w PSA. Pytania, które są od Państwa, dotyczą tych różnych wcześniej działających, czy tradycyjnych, czy tych dostępnych dłużej, może tak to nazwijmy, wariantów. Do tego wrócimy. Tutaj stawiamy od Ciebie, Michale, na sekundę kropkę, bo teraz wędruję do Ciebie, Patryku. Ty jesteś człowiekiem, który pracuje ze startupami, czy pracuje w startupie. Padło w tej prezentacji takie określenie, że to jest rozwiązanie dla startupów. Co dorzucasz z tych, wiesz, idealnych aspektów PSA do naszego woreczka? Tutaj Michał powiedział i o pomysłowości, i o przyszłościowości, i o różnym rozwinięciu tego P. Co od Ciebie? Myślę, że w pierwszej kolejności chciałem nawiązać do tego, co Michał wspomniał. Myślę, że nowelizowanie, zmiana spółki z o.o. nie jest najlepszym pomysłem, bo ona się tak osadziła w mentalności polskich, zagranicznych inwestorów, że mogłaby to być taka broń obusieczna, tak? I w pewnym momencie po prostu doszłoby do takiego miszmaszu. I ja ze swojej strony tak myślę, że dlaczego to jest forma dla startupów? No myślę, że dlatego, że w pierwszej kolejności to jest spółka kapitałowa, tak? Czyli to też, żeby tam naszym słuchaczom wyjaśnić, jest to spółka kapitałowa, czyli jest to pewnego rodzaju tort, który da się łatwo podzielić, tak? W formie akcji. Natomiast startupy działają właśnie w spółkach kapitałowych, bo na jakimś etapie rozwoju startupu wchodzi zewnętrzny inwestor, który chce udostępnić pieniądze w zamian za duże profity w przyszłości. No, spółki osobowe kompletnie się do tego nie nadają, dlatego że tam mamy do czynienia z prawami i obowiązkami. Także jest to ciężkie do ustalenia, jak te prawa i obowiązki podzielić. A tutaj mamy akcje. No i wiadomo, że żeby była jakby przyjemność z tej całej inwestycji, trzeba to jakoś mądrze podzielić, tak? I dzięki temu, że prosta spółka akcyjna w dalszym ciągu ma te akcje, jest to surogat, tak, bycia właścicielem w tej spółce, jesteśmy w stanie łatwo zebrać kapitał z rynku. Dlatego też jest to forma, która wydaje mi się może być dla startupów bardzo interesująca. Co poza tym, że, bo powiedziałeś o tym, dlaczego to jest dobre rozwiązanie dla startupów, dlaczego to jest w ogóle też dobre rozwiązanie? Jakie ty dostrzegasz, upatrujesz, wiesz, idealne aspekty tego konstruktu, jakim jest prosta spółka akcyjna? Chociażby to, że możemy ją zarejestrować w systemie S24, tak? Myślę, że i znam takie historie, że właśnie founderzy, którzy zakładali swoje spółki, nawet nie korzystali z prawników przy zakładaniu spółki przez S24. Jest to na tyle intuicyjny system, że można sobie poradzić we własnym zakresie z rejestracją takiej spółki. Oczywiście są jakieś tam pułapki, które czyhają na nas w postaci wprowadzenia dokumentów zewnętrznych, tak? Nie każdy o tym wie, ale myślę, że po obejrzeniu kilku filmików na YouTubie myślę, że taki founder jest w stanie sobie poradzić właśnie z rejestracją takiej spółki. Dodatkowo właśnie jest odformalizowanie sprzedaży akcji, tak? Obrót akcjami jest ułatwiony, co też myślę, że dla takich zagranicznych inwestorów funduszy właśnie ze Stanów czy z Europy
jest o tyle fajnym rozwiązaniem, że właśnie nie muszą iść do notariusza w swoim kraju, poświadczać pełnomocnictwa, mogą mailowo podpisać taką umowę, a często właśnie inwestycje przez inwestorów zagranicznych rozbijają się o to, że w Polsce jest duży formalizm, tak? Jakby pracując z amerykańskim podmiotem, na co dzień zderzam się z wieloma pytaniami. A dlaczego tutaj musi być forma pisemna, tak? Dlaczego my tutaj musimy te dokumenty wysłać kurierem? Tam odbywa się to na zasadzie, nie będę tutaj rzucał nazwami, ale jest to tak zwany podpis elektroniczny, nie podpis kwalifikowany, tylko tak, standardowy podpis elektroniczny i tam to się, tam to przebiega bardzo, bardzo szybko, tak? Tutaj nawet jeżeli sobie spojrzymy na nasz polski rynek, inwestycje rzędu 2-3 milionów sprowadzają się do tego, że przychodzą panowie z funduszu, tak? Są founderzy, którzy wymyślili ten pomysł i wszyscy podpisują dokumenty, tak? To co najmniej jakby to była fuzja jakichś wielkich dwóch państwowych korporacji, tak? Także myślę, że to zmierza w dobrym kierunku. To jest taka trochę odpowiedź na czasy. Z tego, co mówicie, to jest taka odpowiedź szybka, konkretna, prosta, w pewien sposób może intuicyjna odpowiedź na zmieniające się czasy, na nowych graczy, no bo startupy to są często młodzi ludzie albo początkujący, ale nie zawsze, którzy chcą coś załatwić szybko i skutecznie, ale też międzynarodowo. No właśnie, pogadajmy chwilę o tym aspekcie międzynarodowym, to znaczy na ile czerpaliście, czy podglądaliście to, co najfajniejsze, najciekawsze w rozwiązaniach w innych krajach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, na ile to, jak funkcjonuje w Polsce to rozwiązanie prostej spółki akcyjnej jest też wzorowane na rozwiązaniach światowych. Kasiu, Michale. Tak, na pewno na etapie tworzenia tej spółki, prostej spółki akcyjnej, która to już tak naprawdę też jest kilka lat, bo jeśli dobrze pamiętam, to myśmy chyba w 2016 zaczęli w ogóle prace takie, najpierw robocze w ogóle nad całą koncepcją, więc to już parę lat minęło. Natomiast wtedy pamiętam, że wzorowaliśmy się przede wszystkim na francuskiej spółce, prostej spółce akcyjnej, tak zwane SAS. To Michał będzie więcej jako ekspert z zakresu prawa francuskiego. Więc to był jakby taki jeden z elementów, na który się wzorowaliśmy. Ta spółka też od wielu lat jest we Francji, natomiast też na początku ona nie była tak popularna. Dopiero w pewnym stopniu, kiedy zmieniono tam te przepisy, jakby ruszyła. Tak? Jeżeli udostępniono ją większej liczbie akcjonariuszy, w sensie, że każdy mógł założyć taką spółkę, to nagle okazało się, że nastąpił wysyp i właściwie ta spółka zaczyna wypierać taką klasyczną francuską spółkę z o.o., tak? Także tutaj jakby chyba się powiodło. Drugim takim... Ale waszym celem też było wyparcie spółki z o.o.? Nie, myślę, że nie. Może nie wyparcie, natomiast bardziej jakby, żeby jednak ta spółka, bo wiadomo, zawsze jak się coś tworzy, to chce się jakby, żeby to jednak osiągnęło sukces. Także no, cieszą nas kolejne zakładane proste spółki akcyjne. Natomiast jakby chcieliśmy też, żeby to rozwiązanie, jakby wiadomo, ono się nie wzięło z niczego. Wzorowaliśmy się w pewnym stopniu na rozwiązaniach z różnych systemów prawnych, natomiast nie jest to na pewno żadna kalka. Drugim takim przykładem była jednoosobowa spółka słowacka, która też jakby jest jednoosobowa spółka akcyjna, też jest takim prostym rozwiązaniem spółki akcyjnej, także troszkę się na tym też tam jakby podglądaliśmy, natomiast to też nie jest to samo rozwiązanie. Ale kiedy mówisz jednoosobowa spółka akcyjna, to od razu człowiekowi się rodzi w głowie, ale spółka to musi być więcej niż jednoosobowa, rozumiem, że nie. Nie, zdecydowanie właśnie to, tak, to może tak pokutuje, ale zdecydowanie spółki mogą być jednoosobowe. Nawet spółki w USA jest możliwość założenia tak zwanej spółki szelfowej, to sobie leży na półce i ona nie ma żadnego akcjonariusza i ona dopiero się aktywuje, kiedy ktoś chce, że tak powiem, sobie po nią sięgnąć i rzeczywiście stać się akcjonariuszem, ale faktycznie może być, w Polsce może być przynajmniej jeden akcjonariusz, żeby założyć spółkę. Tak, także jeszcze wracając do tego, czy chcieliśmy wyprzeć spółkę z o.o., bynajmniej nie, raczej właśnie to już co Michał powiedział, też dlaczego to była nowa konstrukcja, właśnie żeby nie mieszać spółce z o.o., która jednak istnieje w Polsce od ponad 100 lat, więc bardzo się zakorzeniła, jest bardzo dużo podmiotów wręcz, większość spółek kapitałowych działa w formie spółki z o.o., więc jakby ingerowanie w istniejące struktury nie miałoby też sensu, tym bardziej, że też jakby nasze doświadczenie wskazało, że próby jakiejkolwiek zmiany w spółce z o.o., bo też była parę lat temu próba zmiany kapitałowej w spółce
ZOO, żeby po prostu umożliwić założenie spółki ZOO bezkapitałowej. I to się jednak nie udało właśnie poprzez to takie obawy, że może to jednak niestety zepsuć rynek, być skomplikowane dla przedsiębiorców. Także tutaj wydaje mi się, że ta PSA zdecydowanie jakby właśnie odpowiedziała na te ewentualne lęki i pozwoliła po prostu zacząć właśnie taką od pierwszej strony zacząć nową historię. Mhm. Michał, co zupełnie? Tak, no, zdecydowanie tak. Patrzyliśmy bardzo, co się dzieje w innych krajach. Cały nasz zespół w naszym zespole, jakby nawet podzieliliśmy się na pewne podgrupy i osoby badały, jak funkcjonują różne rozwiązania w Niemczech, we Francji, w USA, w Wielkiej Brytanii, nawet częściowo w krajach azjatyckich. I to bardzo nas inspirowało i bardzo chcieliśmy to, co jest najlepsze, wdrożyć. Bo proszę Państwa, spółka ZOO, to jak Kasia powiedziała, jest konstrukt, który istnieje ponad 100 lat. W Polsce. Po kulturze można powiedzieć, że już gdzieś tam tak. O, ZOO, wiecie, to tak, spółka zoologiczna i tak dalej. Dokładnie tak, pamiętam. W związku z tym, no, ona pojawiła się w Niemczech pod koniec XIX wieku, a w Polsce w 1919 roku, jako taka, można powiedzieć, przeszczepienie rozwiązań niemieckich z pewnymi poprawkami. Czyli no, to jest ponad 100 lat temu. My wszyscy wiemy, jak świat wyglądał 100 lat temu. Jeździły maszyny parowe, były jakieś zupełne początki samochodów, telefon był na korbkę. A dzisiaj mamy smartfony w naszych kieszeniach, które mają setki aplikacji. Jesteśmy w zupełnie innym świecie, więc też rozwiązania prawne muszą się dostosowywać do współczesności. A spółka ZOO pozostała w dużej mierze niezmieniona od 100 lat. Właśnie dlatego, ponieważ kiedyś nie było tego dostępu do urządzeń, tych narzędzi elektronicznych zapewniających tą pewność obrotu, no to wszystko musiało być przez notariusza. Ten notariusz musiał sprawdzić, czy te osoby przyszły, czy one podpisały i tak dalej. Dzisiaj to już nie jest konieczne, chociażby tak jak powiedział kolega, no można to po prostu poświadczyć podpisem elektronicznym i tak dalej, i tak dalej. A przepisy się do tego nie za bardzo w inny sposób dostosowywały. Stąd po prostu była nasza taka idea, żeby to wszystko uprościć, zdigitalizować, dać nowe narzędzie dla przedsiębiorców. I właśnie, skorzystać też z tych rozwiązań, które są chociażby w Ameryce, bo ten system monistyczny, o którym mówił mecenas Drosz, o którym pewnie powie też więcej Kasia, to jest rozwiązanie amerykańskie. Ono się przyjmowało właśnie na początku w Niemczech, potem we Francji. Poszczególne kraje europejskie to przyjmowały. W końcu dotarło również do Polski, bo to zapewnia taką możliwość, to już tylko skrótowo powiem, że właśnie ci, którzy zarządzają spółką, ci, którzy trochę kontrolują, podejmują te najważniejsze decyzje, są w jednym organie, a nie w dwóch, jak zarząd, rada nadzorcza, tak, więc na bieżąco widzą, co się w spółce dzieje. Mają obieg dokumentów jest również cały czas, że oni mają na to podgląd. I jak trzeba podjąć decyzję, siedząc nawet w Ameryce, będąc inwestorem amerykańskim, których w Polsce na szczęście jest coraz więcej, polski rynek tutaj pod tym kątem się bardzo fajnie rozwija, czy europejskich też, mamy przecież fundusze venture capital z Europy, świetne. W związku z tym, siedząc we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Ameryce, mogą na bieżąco podejmować decyzje w polskiej spółce. Nie muszą wysyłać pełnomocnictwa, czy to nawet przyjeżdżać na ważniejsze decyzje. Połączą się przez kamerkę i po prostu możemy pogadać, widzimy się. Tak. Także to wszystko trzeba było dostosować, te przepisy trzeba było dostosować do tych możliwości współczesnych. Więc tak, no, na przykład z Ameryki pożyczyliśmy, widzieliśmy świetne rozwiązanie systemu monistycznego. Z Francji akcje za pracę. Pewne uproszczenia w ogóle tej struktury korporacyjnej, chociażby z Wielkiej Brytanii. Ze Słowacji mniej, trochę podpatrywaliśmy, jak to tam funkcjonuje, ale w końcu chyba żadnych rozwiązań nie skorzystaliśmy. Tym niemniej to wszystko oczywiście trzeba było dostosować do polskiej specyfiki. No podkreślałeś, że dla ciebie PSA to również Polska. Tak, tak, dokładnie. W związku z tym trzeba było dostosować do polskiej specyfiki, więc to było to wyzwanie, to była ta trudność. No bo tak jeden do jednego nie możemy pewne rozwiązania z Ameryki przełożyć, ponieważ to jest system, który tam jest w wielu fundamentalnych kwestiach inny. Ale rzeczywiście pewne wycinkowe rzeczy można było. Na przykład akcje beznominałowe, o których mówimy mecenas Drosz, te akcje to rzeczywiście jest również pomysł amerykański. I to też świetnie w Ameryce funkcjonuje. Może jeszcze będziemy mogli o tym więcej powiedzieć. Do systemu też monistycznego, o którym mówicie, wrócimy, ale ja chciałabym rozwinąć trochę ten wątek akcje za pracę, bo to wydaje mi się bardzo ciekawe i to rzeczywiście jest coś... Związane właśnie z tym, że sobie beznominało. Absolutnie. No właśnie, tą prostą spółkę akcyjną. Patryk, ciebie chciałam o to zapytać, na ile to są rozwiązania, z których rzeczywiście korzystają przedsiębiorcy, czy korzystają ci, którzy zakładają PSA? Wydaje mi się, że to jest w ogóle jedno z najważniejszych rozwiązań, które zostało wprowadzone w prostej spółce akcyjnej i takie, które najbardziej się wychodzi naprzeciw tym osobom, które chcą tworzyć startup, tak? No bo często są to osoby z pomysłem, niekoniecznie z zasobami finansowymi, tak? I
dajmy sobie przykład dewelopera, który jest super specjalistą w IT, marketingowca, który jest w stanie rozwinąć ten produkt, tak? Mhm. Te osoby mogą wnieść po prostu swoje usługi, czy to pracę do takiej spółki w zamian za akcje. No, jest to moim zdaniem bardzo istotne rozwiązanie, bo dotychczas spółka z o.o., spółka akcyjna nie przewidywały takiej możliwości. Mogła... To jest tak, że jako kapitał nie wnosimy jakby finansów, kapitał pieniędzy, ludzki. Tylko kapitał ludzki. Właśnie, ludzki, tak. Czasowe potencjał, pomysły, tak? To... Tak, i może mogą te osoby dowolnie się podzielić. Jak to się przelicza na pieniądze? Przecież jakoś trzeba to przeliczyć na ten tort. Który... Właśnie polega to na tym, że wkłady nie są, nie są zaliczane na kapitał akcyjny, są to beznominałowe, obejmują akcje po prostu, które są oderwane od tego kapitału akcyjnego. Oczywiście są one wyceniane, tak, usługi i praca jest wyceniana. I diabeł tkwi tylko w tym, że niestety taka osoba wnosząc te usługi bądź pracę, ona jest traktowana jako przedsiębiorca, tak? Czyli musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne właśnie od tej wniesionej pracy czy usług. Natomiast można to w pewien sposób jakoś tam ograniczyć, zapisując to w taki sposób, że praca będzie świadczona przez jeden miesiąc, czy dwa miesiące, czy pół roku, tak żeby ten okres składkowy móc zminimalizować. Tak? Natomiast idea sama w sobie moim zdaniem bardzo potrzebna. Z mojego doświadczenia nawet zauważyłem, że często mecenasi w niektórych transakcjach próbowali te usługi czy pracę wnieść, próbować wnosić aportem do spółek z o.o. czy do spółek akcyjnych, ładnie to opisując, ale sądy niestety czasami gdzieś tam cofały takie wnioski, także moim zdaniem właśnie umożliwienie wniesienia pracy, usług jest to super rozwiązanie, bo po prostu te osoby często mają właśnie ten pomysł, mają kompetencje, ale niekoniecznie mają gotówkę, żeby wnieść ją do spółki. Kasiu, to rozwiązanie bardzo ci bliskie. Tak, to znaczy tak, jeżeli chodzi o tą pracę, także w praktyce, znaczy tak, jeżeli chodzi o praktyczny aspekt, no to może zaczynając z tego, że tak naprawdę proste spółki już istnieją i tak jak wcześniej Patryk powiedział, część z nich tak naprawdę founder może po prostu zrobić sam formularz i tak naprawdę założyć spółkę. 1153, tak, zapisałam dokładnie. Tak. Z prezentacji. 1153 tak. Już istniejące proste spółki. Otrzymaj dwie nowe, także o, jest no wzrostowa. Tak. No tak. Natomiast to jest tak, że jeżeli, tak jak Patryk powiedział, możemy założyć w prosty sposób tą spółkę, gdzie wnosimy wkłady pieniężne, żeby wnieść pracę, no to musimy rzeczywiście jednak trochę skonsultować się z prawnikami. Natomiast o tyle ta praca jest fajna, dlatego że my możemy w ten sposób no, nagrodzić też osoby, które nie mają finansowania, ale rzeczywiście miały jakiś pomysł, gdy już na przykład coś zrobiły w jakiejś fazie, powiedzmy, badawczej, bo też mam jakiś taki przykład teraz z praktyki. Zobaczymy, czy to się uda, gdzie prosta spółka akcyjna może zostanie założona w celu komercjalizacji pewnych badań naukowych. I tutaj jakby też jesteśmy w stanie nagrodzić tych inwentorów, którzy no, powiedzmy są na przykład, pracują w laboratorium, wymyślają bardzo fajne rzeczy, ale z drugiej strony nie są takimi powiedzmy biznesmenami, no którzy tak. Dorobili się jakichś środków finansowych, żeby ten biznes założyć, ale mają unikatową wiedzę. I to ale jest na ich możliwość... pomyśle ten biznes tak. Można zrobić. Dokładnie. Na ich pomyśle się zarobi te pieniądze. To jest... A poczekajcie, złapię ten motyw. Czy potem, jakby powiedziałeś Patryk tak fajnie tę metaforę, tortu, tak? Że to jest potem wspólny tort. Czy ci, którzy wnoszą pomysł i ci, którzy wnoszą pieniądze są równoprawni? A to może być różnie. Tak. Znaczy, to, okay. To zależy. No, zasady tak. Tyle zasady tak. To znaczy, jeżeli mogę... Ja oczywiście w szczegółach, jak tak. Jeżeli mogę, dzięki. Tak, to do zasady akcje za pracę są takimi samymi akcjami, jak akcje obejmowane za pieniądze czy innego rodzaju kapitał, uczestniczą w tym torcie. To znaczy, my umawiamy się w umowie spółki, tak jak Patryk powiedział, ile ta praca będzie świadczona. Staramy się oszacować, wycenić, bo jednak w umowie spółki trzeba podać pewną wartość akcji. No tak. I w związku z tym za tę pewną wycenę, to jak my to oszacujemy, przy czym to jest nasza decyzja. W sensie my jako założyciele spółki, czy jak wpuszczamy nowego akcjonariusza, który pracuje, na przykład pracownika, chcemy go nagrodzić nowymi akcjami,
to my się z nim umawiamy, ile on dostanie akcji. To jest nasza decyzja. Mhm. I w związku z tym za jego pracę on może objąć połowę akcji, a może objąć 5% w tym torcie. I to jest ta elastyczność, o której mówiła Kasia, której nie ma w spółce z o.o. To znaczy, że my możemy się, to jest właśnie, to są te akcje beznominałowe. To znaczy raz, że one dzięki temu można wprowadzić akcje za pracę, a dwa, my możemy przyjąć, jak się umówimy, dowolną wartość tych akcji. Czyli ja mogę wymywać akcje za złotówkę, Kasia za grosz, a ktoś może za 100 zł. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że właśnie ten nasz wkład może jakoś inaczej ważyć, bo ja wnoszę co prawda 100 zł w tym torcie, czy moją pracę, czyli żadnej gotówki nie wnoszę, ale potem będę przez rok pracował, czy dwa lata, tej spółce się poświęcał, więc już dzisiaj wyceniamy, dostajesz 20% w tym torcie. Ja z kolei wnoszę 1 000 000 zł, a nie 100 zł, czyli właściwie powinienem objąć dużo więcej akcji od ciebie za ten 1 000 000, bo ty tylko 100 wniosłeś. Tak. I w spółce, żeby tak do tej zasady było. Musieliby państwo podzielić ten kapitał przez 50 zł, tę wartość nominalną właśnie udziału w spółce z o.o. I tyle udziału by ten inwestor dostał. I w spółce akcyjnej możemy to zrobić zupełnie, w prostej spółce akcyjnej możemy to zrobić zupełnie inaczej. Za ten 1 000 000 umówić się właśnie, że też masz tylko 20 albo 15% akcji. Czyli ja wnoszę 100 zł i moją pracę, ty wnosisz 1 000 000, ale tak jak powiedziałaś, na mojej pracy zbudujemy ten startup, na mojej pracy zbudujemy ten pomysł, w związku z tym mamy podobną liczbę akcji. Czyli też po 50-50, no to oczywiście może być różnie. Na ogół jest kilku founderów, więc tam każdy ma z nich po 20-15%. Inwestorzy w standardach amerykańskich i również coraz częściej na szczęście w polskich, z tym bywało różnie na początku, ale to się też już w Polsce utrwala, że inwestor wchodząc nawet z dużą gotówką, na początku obejmuje między 15-25%, nie więcej. W związku z tym wkłada bardzo istotny kapitał, a jednocześnie obejmuje mało akcji. I PSA po prostu jest na tyle elastyczny, że dopuszcza tą możliwość, że po prostu za duży wkład mam mało akcji, za mały wkład, ale również pracy i innych rzeczy mam podobną liczbę akcji. Ale to jest też to, o czym mówiłeś też, Patryk, w kontekście startupów, tak? No, czy firm bazujących na jakichś odkryciach naukowych, czy badaczach naukowych, to o czym ty, Kasiu, mówiłaś, tak? Że jest inwestor, nie wiem, jakiś venture capital, tak? Oni wnoszą ten 1 000 000, no ale są ci, którzy wnoszą ten pomysł, tak? Całą ideę, na który ten 1 000 000 idzie. Więc tutaj rzeczywiście pójście w stronę zrównania praw, a potem może finalnie nawet większych praw tych, którzy mają pomysł. Tak, zdecydowanie. Jest zdecydowanie bardzo zasadne. Słuchajcie, czy z tym się też wiąże takie pojęcie jak westing czy vesting? To jest to o tym mówimy, bo pojawia się takie hasło przy okazji PSA. Co to jest? To jest to właśnie praca za udziały? Można tak powiedzieć, nie wiem, mogę czy chcecie. Tak, vesting polega na tym, to jest rzeczywiście standardowe rozwiązanie w startupach amerykańskich. Okay. A ponieważ, tak powiem, te standardy z Ameryki już zostały wyeksportowane na cały świat, jest to stosowane w startupach na całym świecie, bo są rzeczywiście dobre, a w przypadku spółki z o.o. bardzo trudno wdrażalne. To był też taki nasz, jakby to nam przyświecało, że te rozwiązania amerykańskie, tak dla inwestorów amerykańskich, czy teraz już brytyjskich, też innych inwestorów europejskich, są tak znane. Oni są tyle lat z nimi zaznajomieni i nie można ich za bardzo zastosować w Polsce. I to była duża wada spółki z o.o. W związku z tym, oczywiście o tych rozwiązaniach amerykańskich myśleliśmy typowo startupowych, również o westingu. Polega on na tym, że jeżeli ja jako założyciel lub jako pracownik, bo też jest vesting założycielski, vesting pracowniczy, pracuję na rzecz spółki właśnie, nie wiem, pół roku, rok, dwa lata, co pewien czas dostaję nową porcję akcji. To znaczy, jeżeli to jakby wzmacnia moją lojalność, to znaczy, żebym ja był w tej spółce jak najdłużej. Jeżeli jest dokarmiany. Tak, nie dostaję tych akcji za pracę od razu wszystkich, tylko umawiamy się ze spółką lub z innymi założycielami, z inwestorami, że ja co pół roku będę dostawał nowy pakiet akcji. Czyli im dłużej pracuję, tym więcej mam akcji. Czyli są westowane, tak to nieładnie powiem z Polski, westowane są te akcje, uwalniane są dla mnie. No i na przykład w PSA jest pod to rozwiązanie, po pierwsze no są akcje za pracę, ale po drugie jest też ta beznominałowość, pozwala na to, że taki pracownik może wymywać akcje po 1 grosz, tak? Czyli nie musi, tak jak w spółce z o.o., co najmniej za 50 zł. Co jest istotne, bo jeżeli tych pracowników, start nam się rozrasta, pracowników jest coraz więcej, ten tort jest coraz większy, no to żeby objąć jakąś nawet 0,5% akcji, czy wtedy w spółce z o.o. udziałów, to musimy ileś tych mnożników razy 50 zł mieć jako ten pracownik.
Więc to może być bardzo ciężkie dla nas jako drobnych pracowników startupu. Nawet dużej są w tej chwili już miliardowe firmy, bo są takie startupy nawet w Polsce. I teraz wyobraźmy sobie, że jakiś tam ułamek procenta w takiej miliardowej firmie ma być pracownik. No straszne pieniądze musiałby. No tak. Nie ma takich pieniędzy. W związku z tym właśnie może je objąć za jeden grosz. Może je objąć w ogóle beznominałowo za pracę. Więc to jest to rozwiązanie, które przyjęliśmy. A drugi, którego też nie ma, w ogóle nawet nie ma w żadnej spółce polskiej, to jest możliwość zawarcia umowy między spółką a tym pracownikiem lub założycielem, że on ma, ten pracownik ma pewność, bo ma zawartą umowę między spółką a nim, że jeżeli będzie pracował i przestrzega pewnych warunków w tej umowie zawartych, bo nie tylko czas się liczy, nieraz też dowiezienie pewnych kamieni milowych w pracy, tak, że skończy pewien kod do programu, wyprodukuje pewną grafikę, czyli pewne też jednak no, wymagamy coś od niego. No i on, mamy oczekiwania pewnie. Prawda, żeby ten produkt się udoskonalał. Więc tak. Jeżeli on to zrobi, to za pół roku, najczęściej to potem jest po prostu co miesiąc. Przekraczamy pewien tak zwany cliff, gdzie nie dostajemy w ogóle akcji, przekraczamy ten cliff roczny i po tym cliffie już co miesiąc dostajemy najczęściej kolejne akcje. Możemy je od razu sprzedać. Często jest tak, że możemy je dopiero sprzedać, jak spółka pójdzie na giełdę, czyli może wtedy będziemy mogli ten sukces rzeczywiście wykorzystać. Ja znam szereg, czy to founderów, czy drobnych akcjonariuszy, którzy właśnie pracują dla startupów, nie tylko w Polsce. No i ja nieraz z nimi rozmawiam. Oni już dzisiaj liczą te zyski, które będą mieli, jak spółka pójdzie na giełdę. Mam tam dzisiaj, wiesz, tam jakąś 1000% tej spółki, ale jak pójdziemy na giełdę, to sobie kupię mieszkanie. I tak rzeczywiście jest. I tak rzeczywiście jest. I też oni, pracując na tego startupu, to ich też motywuje, że oni widzą, że ten startup rośnie. Ich praca kolegów, founderów, inwestorów, jakby inwestycja, pokazuje, że ten startup był warty. Rok temu połowę tego, co jest dzisiaj, za 5 lat jest, za rok jest warty znowu 3 razy więcej, bo dobre startupy tak rosną. To jest wzrost wykładniczy, czyli 2, 3, 5, 10 razy. Najlepsze i po 100 razy, po 200 razy rosną w ciągu paru lat. Ale Michał, wracamy, bo ty idziesz w taką stronę pięknych wizji i wszystkim takich wizji, takich, wiesz, realizacji tych planów życzymy, ale wróćmy do tego, co jest. Przyszłościowa prosto. Bardzo przyszłościowa, to był ten aspekt. Patryk, ciebie chciałam zapytać, bo ja jakby zapamiętałam to, o czym powiedziałeś, mianowicie o tych kosztach prowadzenia działalności, bo ja tutaj, wiecie, dziennikarsko wypatruję tych haczyków różnych. Wszystko jest pięknie, ale muszę zadać czasami pytanie o ale. Czy przy tej formule PSA można liczyć na niższe koszty tego prowadzenia działalności, w sensie, jak to jest też twoja praktyka, tak? Bo powiedziałeś, że no tutaj można zarejestrować, tutaj czasami można bez prawnika, ale kiedy chcemy więcej, to już prawnik by się przydał. Ja jeszcze chciałem tutaj nawiązać chwilę do tego, co Michał powiedział o stock opcjach, tak? Bo to tak gdzieś się w Stanach nazywa. Obecnie no, jakby startupy ze Stanów, czy nawet z Europy, zatrudniając pracowników, informatyków, różnych specjalistów, obecnie jest to standard, tak? Każdy dostaje akcję, udział w firmie, który, no, miejmy nadzieję, za jakiś czas spienięży w momencie, kiedy wychodzi na giełdę. Aha. Także moim zdaniem jest to też bardzo jakby istotny element, który fajnie się wkomponowuje w prostą spółkę akcyjną. No bo jest to gdzieś tam takie związanie pracownika również ekonomicznie, tak? Jemu zależy na tym, żeby ta spółka się rozwijała, bo liczy po prostu na te zyski. Co do kosztów, no koszty są na pewno niższe pod tym względem, że nie musimy wnosić kapitału zakładowego. Oczywiście, tak? No tak. To jest, oczywiście ten kapitał zakładowy może być następnego dnia wydany na usługi prawne, księgowe. Tak, ale nie jest zamrożony. Nie jest zamrożony. Nie jest zamrożony, bo my tutaj w Polsce mamy takie przeświadczenie, że im wyższy kapitał zakładowy, tym po prostu ta spółka jest bardziej wiarygodna. No, takie tam, proste przełożenie. Tak, tam może nic nie być. Co do funkcjonowania, no na pewno jeżeli ktoś jest w stanie przejść przez cały proces internetowy założenia spółki, no tutaj już sobie oszczędza na tym. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale w przypadku, jeżeli chciałby wnieść taki founder, założyciel, pracę lub usługi, no to niestety musiałby iść do notariusza i zmienić umowę spółki, tak? Bo nie da się tego zrobić w systemie informatycznym. No ale dzięki... Czyli te prace pracę lub usługi, tak? Za akcje... Nie jesteśmy w stanie internetowo tego zrobić, tylko musimy iść do notariusza. Tak, ale to wynika z tego, o czym mówiliście, że to trzeba określić, jaka wartość, na ile czasu. To jest po prostu
parę zmiennych, to samo się nie zadzieje pewnie, tak? To ten system musiałby być skomplikowany, żebyśmy tam te wszystkie, trochę to jest szyte pod nas, tak? Tak trochę odbieram też to PSA jako tak, teraz jest moda na usługi szyte na miarę. No ale można sobie to rozwiązanie uszyć pod swoje potrzeby, dobrze rozumiem? Dokładnie. Tak, dokładnie. I jeszcze dodatkowo opłaty sądowe są dwa razy niższe na etapie funkcjonowania. Przestańcie, to nie jest tylko zakładać PSA w ogóle. Dlaczego ja mam jednoosobową działalność? No, przekonali. Na etapie prowadzenia działalności te koszty myślę, że są podobne jak przy spółce z o.o., tak? No bo musimy księgową zatrudnić. No musimy korzystać z biura księgowego, które obsłuży nam księgowość. Tym może małym minusikiem jest to, że musimy prowadzić rejestr akcjonariuszy, tak, który będzie prowadzony przez instytucję finansową do tego uprawnioną, bądź przez notariusza. Mhm. Tak. Jest to koszt rzędu, no to w zależności pewnie jest to od około kilkuset złotych miesięcznie. Mhm. Tak. Około 100 zł miesięcznie notariusze. Tak. Ja znam takich notariuszy, którzy około 100 zł miesięcznie lub 1000 zł z kawałkiem za rok biorą takiego rejestru. To jeszcze zaraz się do tego odniosę, bo... To... Do rejestru? Mhm. Także myślę, że to gdzieś tam na etapie funkcjonowania spółki, no to są największe koszty. Oczywiście no, kwestia jakiejś obsługi prawnej, finansowej, no ale to możemy sobie proporcjonalnie dobierać w momencie... No tak, rozwoju firmy, tak? Rozrostu firmy, rozrostu, tak? Rozrostu tego Ale na początkowym etapie działalności są to naprawdę... Próg wejścia jest naprawdę na minimalnym poziomie. Mhm, jeszcze tylko słówko o tym, bo to jest rozwiązanie, którego my nie mogliśmy uniknąć, mimo że chcieliśmy, jako tworząc przepisy, dlatego że prawo akcyjne jest w dużym stopniu zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej. I niestety, może to jest dobrze zresztą, są pewne rozwiązania, które są takie same w każdym kraju. Oczywiście. Również w polskiej tej dużej spółce akcyjnej, tej właściwej spółce akcyjnej. Również tam akcje muszą być zdematerializowane, już nie mają formy papierowej jak kiedyś. Mhm. Muszą być zapisane po prostu na rachunku w rejestrze akcjonariuszy. I od tego nie mogliśmy, więc ponieważ to jest w tej dużej spółce akcyjnej, w spółkach akcyjnych w innych krajach, od tego nie mogliśmy odejść. Musiał być ten rejestr akcjonariuszy, bo to jest jednak spółka akcyjna w dalszym ciągu, tylko uproszczona, prosta. Natomiast to, co żeśmy uprościli, to, że w spółkach akcyjnych ten rejestr prowadzą właśnie, muszą prowadzić domy maklerskie lub banki, co oczywiście jest droższe niż to, jak ten rejestr prowadzi notariusz. I w PSA wprowadziliśmy tą możliwość prowadzenia przez notariusza, czego w zwykłej spółce akcyjnej nie ma. Więc o tyle udało nam się to właśnie znowu uprościć w stosunku do tej zwykłej spółki. Tak? Coś na korzyść, coś się udało. Że to jest po prostu tańsze i prostsze. Co jeszcze jest ważne, to ma zaletę w pewnych przypadkach, że ten rejestr prowadzony jest przez zewnętrzny podmiot, jak notariusz, czyli pewne zaufania publicznego lub bank, a nie przez zarząd. Dlaczego? Dlatego, że zarząd na ogół kontrolowany jest w spółce przez większość akcjonariuszy, no bo większość ma co do zasady prawo powoływania zarządu. Tak. Mniejszość tego prawa, tej mocy nie ma, bo jest w mniejszości. I po prostu problem może być taki, że przy pewnych sporach akcjonariuszy zarząd, który jest kontrolowany na ogół przez większość, może blokować wpisywanie akcji przez, na przykład przy zbywaniu akcji przez tych akcjonariuszy mniejszościowych, czyli on ma pewną kontrolę. Ale czego to jest ważne? Dlatego, że ten, kto jest w rejestrze akcjonariuszy, ten może głosować z akcji, może wykonywać prawa z akcji. Bez tego wpisu nie można. Nie może. Więc ja sobie na przykład kupiłem akcje od Kasi, mam je, ale nie mogę z nich wykonywać praw, czyli właściwie są one na ten moment bezwartościowe, bo ktoś mi blokuje wpis, na przykład ten zarząd, do rejestru akcjonariuszy. Natomiast wyprowadzenie tego poza spółkę, gdzie ja jako nabywca od Kasi akcji mogę pójść do tego notariusza, pokazać umowę zakupu akcji, nawet wydruk z jakiegoś systemu zdalnego systemu, na przykład nawet maili. Notariusz to oczywiście weryfikuje, jak ma pewną wątpliwość, też to sprawdza, więc to jest też zwiększenie pewności obrotu, że on to też sprawdza, patrzy na dokumenty i jak coś wzbudzi jego podejrzenie, to przynajmniej pyta tego, co sprzedawał, nawet musi pytać tego, co sprzedawał, ma taki obowiązek zgodnie z przepisami, czy może tego nowego akcjonariusza wpisać. Więc ten niezależny zewnętrzny podmiot daje większą pewność obrotu, że ta spółka nam nie będzie blokowała wpisu. Dokładnie, bo w praktyce też obrotu jakby wcześniej w spółkach ZOO, jakby ten problem się pojawiał, tak? Zarząd, który przed kwestionuje wpis, bo nie wiem, przed jest jakieś spadkobranie i mówi, nie, ty wcale nie odziedziczyłeś tych udziałów, bo ja tutaj inaczej interpretuję umowę na przykład, tak? Więc jakby to jest też problem po prostu ze zrozumieniem, kto jest w
wspólnikiem, akcjonariuszem. Także tu w tym, myślę, że to rozwiązanie zewnętrznego podmiotu wbrew pozorom jest właśnie takie, no zapewnia bezpieczeństwo obrotu. Ochronne w jakiś tak, sposób. Pewność. Jest jeszcze co do kosztów tylko, to no tutaj na pewno jeszcze, jeżeli chodzi, my nie jesteśmy podatkowcami, natomiast tam no niewielkie jakby zalety podatkowe względem innych spółek kapitałowych prosta spółka akcyjna ma, no to jest brak na przykład PCC, także to jest jakaś tam zaleta. Możliwość też skorzystania, no teraz bardzo taki popularny, zobaczymy jak to w praktyce będzie, ten estoński CIT, tak, no to też jest jakoś teraz na fali, natomiast no to też trochę jakby zależy od interpretacji urzędów skarbowych, natomiast no tutaj jakby przede wszystkim prosta spółka akcyjna nie ma jakichś haczyków względem innych spółek podatkowych, na przykład wpada się w jakąś tutaj straszną, nie wiem, podatkową dziurę i jest ona tak naprawdę niekorzystna. Wręcz są pewne może drobne, ale jednak zalety i ten właśnie ten próg wejścia jest bardzo, bardzo nisko jakby ustawiony pod względem finansowania, możliwości po prostu jakby spróbowania biznesu, założenia według formularza, bo tu też Patryk wcześniej mówił o możliwości, że właściwie bez prawnika jesteśmy w stanie założyć spółkę, a to też dlatego, że zakładając ją w S24 po prostu możemy bazować na formularzu, który tam jest w wzorcu umowy prostej spółki akcyjnej i on jest rzeczywiście może nie jakoś bardzo rozbudowany, natomiast umożliwia pewne opcje, chociażby na przykład w zakresie organów możemy sobie określić, że chcemy zarząd albo radę dyrektorów, możemy pewne rzeczy tam też pozmieniać według tego wzorca, one może nie są wielkimi możliwościami, ale zawsze w momencie rozwoju możemy pójść do notariusza i już po prostu później właśnie uszyć na miarę tą spółkę, jeżeli zobaczymy, w którym kierunku ona idzie i czego jeszcze potrzebujemy. Tak sobie pomyślałam, że to jest taki urealniony próg wejścia, to znaczy ten próg wejścia jest tak, jak mówisz, niski, no on jest taki realny do sytuacji różnych graczy tutaj, tak? Że dzisiaj to słowo gracz niekoniecznie musi wymagać posiadania ogromnych pieniędzy. Ale skoro już Michał od ciebie kupił akcję, to Kasia, zostań przy głosie, bo ja chciałabym, żebyś opowiedziała trochę o tym, co tak żeśmy wędrowali obok tego, dotykali tego tematu, rozwiń go proszę w pełni, czyli ten system monistyczny, tak? Czyli to, że możesz wybrać zarząd czy radę dyrektorów. Dlaczego to jest fajne, dlaczego to jest ważne, dlaczego ta forma zarządzania tą prostą spółką akcyjną jest no też przyszłościowa w pewien sposób. Tak, to znaczy tak, tutaj dużą zaletą właśnie to, co już też mówił Janek na samym początku, mamy jakby dwa odrębne systemy. Z jednej strony mamy dualistyczny, ten znany w Polsce i to każdy przedsiębiorca, który pewnie dzisiaj nas słucha, mówi, wiemy o co chodzi, zarząd, rada nadzorcza, więc jakby tutaj jest właściwie to możemy mieć w PSA. Możemy mieć, dokładnie. I o tyle jest to też fajne, że w PSA nigdy nie ma obligatoryjnej rady nadzorczej, bo spółka z o.o., kiedy rośnie, kiedy zaczyna mieć coraz większy udział, więcej wspólników, większe obroty, kapitał, musimy wtedy mieć radę nadzorczą, co też generuje czy koszty. A w akcyjnej zawsze musimy mieć. W akcyjnej musimy mieć zawsze, tak? W tej bezprostej. Tak, dotychczasowej. Także tam musimy też mieć zawsze radę nadzorczą. Więc po pierwsze kwestia wyboru też ludzi. Więcej potrzebujemy osób do organu. Musimy zgrywać się z większą liczbą osób. Zawsze mogą się powstawać jeszcze wokół tego jakieś konflikty. I jeżeli chodzi o zarząd, radę nadzorczą, no to tak, z jednej strony oczywiście ten system jest znany, w związku z tym w PSA też jakby został utrzymany, bo to też przedsiębiorcy wiedzą, jak to funkcjonuje, więc jakby te zasady poza takimi pewnymi ułatwieniami, na przykład jeżeli już chcemy się zdecydować, możemy mieć z jednej strony zarząd jednoosobowy i to nam wystarczy w PSA, możemy prowadzić spółkę, nie musimy mieć żadnej rady nadzorczej. Możemy też chcieć mieć radę nadzorczą i zarząd i wtedy tak naprawdę mamy też ciekawe rozwiązania związane z tym, że rada nadzorcza, jeżeli to jest na przykład większy podmiot, mamy inwestora, on chce mieć radę nadzorczą, żeby na przykład kontrolować też jednak i nadzorować rozwój firmy, bo to tak trochę zwykle wygląda, że jednak gdzieś ta kontrola przez tą radę nadzorczą jest wykonywana, dokładnie, no to wtedy taką radę nadzorczą powołujemy, natomiast ona też ma możliwość oczywiście wyrażania zgody czy konsultacji na jakieś strategiczne, ważne decyzje w spółce, ale co jest istotne, co jest pewnym nowum w ogóle w spółkach, jest możliwość, że sama rada nadzorcza może określić, dla jakich czynności uważa, że powinna być uzyskana jej zgoda, co do tej pory w żadnej innej spółce nie było, czyli jakby mamy taki aktywny nadzór, tak? Rada widzi, że zarząd okej, coś robi i my chcemy jednak uzyskać jeszcze jakieś inne informacje, chcemy jednak być aktywnym partnerem trochę w podejmowaniu jakichś ważnych decyzji. Wiadomo, że to też nie chodzi o to, żeby rada podejmowała decyzje z zakresu bieżącego zarządzania spółką, bo to nie o to chodzi. Tak. Natomiast to też jest fajne rozwiązanie, które gdzieś tam było wcześniej postulowane przy innych spółkach, przy spółce akcyjnej, ono jakby no, nie udało, natomiast PSA no, jakby jest taka możliwość. Także tu mamy radę nadzorczą, zarząd, co jest też fajnego jeszcze... Ale może być rada dyrektorów, tak? Tak. I teraz
teraz tak, ten monizm, dokładnie. Jeżeli chodzi o Radę Dyrektorów, to mamy jeden organ, w którym mamy, tak jak też Janek już wcześniej wspominał, mamy zespolenie funkcji zarządczych, nadzorczych w jednym organie, czyli jakby unikamy tej takiej asymetrii informacji, bo jednak jak jest zarząd, rada nadzorcza, zarząd no wie wszystko, powiedzmy, a rada nadzorcza... Jakby wszystko ładnie jakby... nazywacie asymetria informacji, no piękne. Tak. Nazwać dyplomatycznie po prostu bałagan komunikacyjny. Wiedzy. Dokładnie. Asymetria informacji. Tak, więc jest problem, powiedzmy, z komunikacją i uzyskiwaniem wiedzy przez członków Rady Nadzorczej o działalności zarządu. Więc tak naprawdę, póki Rada Nadzorcza nie wie, o co ma pytać, czy inaczej, dobra Rada Nadzorcza wie, o co ma pytać, ale no, czasami jest tak, że zarząd pewnych rzeczy nie mówi, ciężej jest te rzeczy, powiedzmy, od nich wyciągnąć. Natomiast jeżeli mamy Radę Dyrektorów, panie, panowie, którzy zasiadają w tym organie, uczestniczą wspólnie w prowadzeniu biznesu, w podejmowaniu decyzji zarządczych. Wręcz też w przepisach przyjęliśmy tak, że jest pewien katalog czynności, gdzie dyrektorzy niewykonawczy, czyli ci, którzy powiedzmy zajmują się tym nadzorowaniem, kontrolowaniem czynności dyrektorów wykonawczych, tych, którzy tak naprawdę zarządzają, muszą uczestniczyć czynnie, czy to jest podejmowanie decyzji strategicznych, na przykład ustalenie wieloletnich budżetów spółki, czy też tworzenie takich podstawowych zrębów struktury spółki, jak ona ma działać. Tak? Więc tu mamy czynny udział tych dyrektorów, więc to też jest bardzo fajne rozwiązanie, żeby móc tych ludzi spotkać w jednej sali i jakby zapewnić im taką samą jakby ważność, że oni są w stanie tak naprawdę razem coś zrobić, a nie właśnie, że ktoś kogoś kontroluje i zawsze jest jakaś taka niepewność właśnie, co możemy powiedzieć, a może tego nie mówmy, bo oni tutaj zaczną nas wypytywać, więc ukryjmy trochę ten fakt. Więc jakby tutaj jakby to rozwiązanie na pewno jest fajne i też daje możliwość, jeżeli dane rozwiązanie nam się nie spodoba, bo nie chcemy już na przykład, nie wiem, systemu właśnie zarząd, rada nadzorcza, możemy przejść na monizm. Jeżeli na przykład mamy inwestora, nie wiem, z regionów czy z krajów anglosaskich, no to najprawdopodobniej może on będzie właśnie, jak zobaczy, że jest możliwość systemu monistycznego, powie super, bo ja to znam ze swojego systemu, a to jest jedyna spółka poza spółką europejską, która jest zupełnie czymś innym, gdzie możemy mieć ten monizm w systemie polskim, prawda? Także to jest też fajne i też system monistyczny daje większą elastyczność zarządzania, bo na przykład na przykładzie spółki akcyjnej mamy coś takiego, że za prowadzenie spraw spółki odpowiedzialni są wszyscy członkowie zarządu. Jest zasada kolegialności. Teoretycznie wszyscy powinni wszystko robić, co jest w praktyce niemożliwe, bo wiadomo, że są poszczególne departamenty, nie wiem, działy produkcji, działy sprzedaży, marketingu, więc oni wiadomo, że i tak zajmują się wycinkiem działalności. Tak. Ale pod względem prawnym wszyscy niby wszystko równo wiedzą, co się w spółce. Tak, tak. I jakby też tak naprawdę te zasady muszą ewentualnego podziału kompetencyjnego do tej pory musiały być w statucie spółki akcyjnej. No to jest akt notarialny, to jest w ogóle straszne, żeby to w ogóle modyfikować. Natomiast w spółce, prostej spółce akcyjnej wyszliśmy z założenia, że po pierwsze to może być, jeżeli mamy zarząd, to po pierwsze to może być w statucie, może być w umowie spółki, ale może też być w regulaminie organu. I wtedy swobodnie w ramach zwykłego dokumentu pisemnego mówimy, dobra, ten odpowiada za to, ten za coś innego. Więc to też jest super. A Rada Dyrektorów charakteryzuje się tym, że w samej tej radzie, czyli tych dyrektorów wykonawczych, jesteśmy w stanie już im podzielić te kompetencje w ramach tego organu, więc nawet nie musimy po prostu w ramach regulaminu Rady Dyrektorów i jakby wewnętrznych takich ustaleń mówimy, pan dyrektor jest odpowiedzialny za to, ten za coś innego. I on ma już jakby takie uprawnienia, że on może prowadzić te czynności zarządcze. Mhm. Nikt mu tam już nie musi konsultować ze wszystkimi kolegami każdej czynności. Wiadomo, tylko już jest wiadomo, jest naznaczony, tak? Dokładnie, jest naznaczony. Do tego. Także to też jest, to też ułatwia na pewno działalność, no plus możliwość też powoływania tych komitetów złożonych z dyrektorów wykonawczych, niewykonawczych. Czyli tu mamy taką trochę opcję właśnie, z jednej strony mamy jeden organ, ale chcemy też trochę na przykład czy do jakiejś bardziej działalności roboczej jednak podzielić tych, którzy zarządzają, decydują o biznesie i tych, którzy mają jednak za zadanie trochę kontrolowanie, takie patrzenie troszkę z jakby szerszej perspektywy na dalszy rozwój. Także tu też komitetami jesteśmy w stanie tak naprawdę jakby zrobić to, co chyba jest najlepsze w systemie dualistycznym, czyli gdzieś tych członków organu trochę podzielić do swoich prac, a bez konieczności tworzenia odrębnych organów i tej właśnie luki w zakresie kontaktu i braku bieżącej informacji. Czy to wszystko, o czym mówisz, ja zamyka się słówko w tej elastyczności, o której wspomniałeś, no ale słówko, panie Michale. Tak, słówko, bo właśnie to jest to rozwiązanie, które funkcjonuje w Stanach, tak zwane Board of Directors, które jest podstawą w każdej spółce amerykańskiej, czy nawet nazwa jest podobna, tak? Rada Dyrektorów, tak, Board of Directors. Oczywiście. To nie jest przełożenie rzeczywiście rozwiązania jeden do jednego z amerykańskiego, ale bardzo zbliżone, bo właśnie ci dyrektorzy niewykonawczy w Stanach, w tym Board of Directors, to nieraz są osoby w ogóle niezwiązane tak na co dzień z tą spółką,
tylko po prostu są to uznane autorytety ze świata właśnie biznesu, technologii i oni nawet nieraz od spółek, które nieraz konkurują nawet z tą firmą, może nie konkurują, ale no są, tak powiem, w tym świecie IT, tak? Założyciele innych startupów są po prostu w radach dyrektorów innych startupów. I w związku z tym właśnie możliwość taka, że oni są tymi niewykonawczymi w tym naszej Polskiej Radzie Dyrektorów, czyli nie są zaangażowani w tą bieżącą działalność, taką codzienną pracę bieżącą, czyli nie ma, na ich barkach nie spoczywa to, że oni muszą być rzeczywiście w to codzienne pracę zaangażowani, bo mają inne obowiązki, ale jednocześnie, na przykład w swoich firmach, ale jednocześnie mają, tak jak Kasia powiedziała, ciągły wgląd, co się w spółce dzieje i po prostu w tych najważniejszych decyzjach również mówią albo zielone światło, albo stop, albo sprawdzą, tak? Czyli jakby mają tą pewną informację. I ten tak zwany CEO, który jest tak zwany, to jest CEO, tak? Czyli ten Chief Executive Officer, czyli tak naprawdę odpowiednik prezesa zarządu w Polsce, on czasami jest w tym board of directors w Ameryce, czasami nie jest, natomiast najczęściej jest. No w Polsce rzeczywiście to by było trudne do implementacji, więc ten CEO będzie tym wykonawczym dyrektorem, w razie będzie w tym organie, będzie tym CEO, CFO, ten, czyli ten dyrektor finansowy. I oni będą takimi właśnie, którzy zarządzają tą spółką. Taka jest ta idea, a ci niewykonawczy właśnie się jakby przyglądają, kontrolują, nadzorują. Rada starszych. Znaczy, no taka rada, tak. No, rada to jest ważne pojęcie. Ja jeszcze może dodam do tego, co Michał przed chwilą powiedział, że no, myślę, że ta Rada Dyrektorów jest o tyle fajnym rozwiązaniem, że tak jak patrząc na to, jak rynek działa, tak? Jeżeli chodzi o fundusze polskie, no to jeżeli, runda seed, może jeszcze nie, ale już jeżeli dochodzimy do dalszych rund finansowania, no to na pewno taki fundusz będzie chciał radę nadzorczą sobie powołać w spółce z o.o. I dotychczas tak to było, tak to działało. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze zagraniczne, to ja widziałem sytuację, gdzie te fundusze, nie rozumiejąc właśnie spółki z o.o. i tego, że mamy radę nadzorczą i zarząd, to sobie pakowali właśnie kogoś, kto miał nadzorować, do zarządu, tak? I mówili, nie, my nie chcemy rady nadzorczej, my chcemy tą osobę mieć w zarządzie. Swojego człowieka i w zarządzie. Dochodziło do takiej dziwnej sytuacji, no bo zarząd no, jest tym organem, który gdzieś tam kieruje działalnością spółki, a tutaj była osoba, która no, miała funkcję nadzorczą, a była w zarządzie, tak? Dochodziło do takiej sytuacji, że no nie do końca klarownej. Także myślę, że ta Rada Dyrektorów właśnie pozwala dzielić te funkcje niewykonawcze i wykonawcze, tak, w ramach jednego organu i minimalizując w ten sposób koszty, tak, związane z uchwałami, z pracą i obsługą, swoją drogą, tak się zastanawiam, że ciekawe, czy są już dane z tych 1153 prostych spółek akcyjnych, ile ma ten system monistyczny, a ile ma taki klasyczny, tak? To ciekawe. To znaczy, czy ja wybieramy radę dyrektorów, czy wybieramy jednak zarządzanie, wiecie? Tak, ja nie robiłam może jakiejś takiej dokładnej analizy wszystkiego, w sensie każdej spółki, bo to jest jednak tam 1200 podmiotów oczywiście. Teraz, natomiast no można zauważyć taką tendencję, że dużo spółek jednak, jak tam się zajrzy do KRS, dużo ma jednak zarząd, natomiast zdarzają się też podmioty, które wybierają system jakby rady dyrektorskiej, tej rady dyrektorów. Czy jest prawidłowość? Bywa tak, że na przykład wspólnikiem, akcjonariuszem w takiej spółce jest jakiś podmiot zewnętrzny, widać, że na przykład jakiś fundusz BV, no czyli wiemy, że taki holenderski. Albo na przykład mamy ewidentnie, czy to dyrektorów, czy akcjonariuszy właśnie, czy nawet osoby fizyczne z obco brzmiącymi imionami, nazwiskami. Czyli gdzieś widać, że jednak po pierwsze to się przebiło do świadomości, że można mieć tą monistyczną strukturę i ona jakoś tam jest wybierana. Na pewno nie powiedziałam, że to jest pół na pół, na pewno więcej jest w tym systemie klasycznym, dualistycznym, natomiast jak najbardziej są też takie próby tego właśnie Rady Dyrektorów jak najbardziej. Za chwilę zajrzę do pytań od Państwa, ale zanim to zrobię, to jeszcze chcę zapytać Was bardzo o jeden aspekt. Na ile to jest tak, że PSA to jest taka próba generalna, to znaczy najpierw sobie zakładamy prostą spółkę akcyjną, a potem zakładamy spółkę akcyjną, taką klasyczną albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na ile to jest, może być docelowa nasza działalność, nasza spółka? I tutaj Ciebie, Patryk, chciałam zapytać o to, jakie są Twoje doświadczenia, czy firmy, z którymi współpracujesz, po czasie zamieniają to PSA na inne rozwiązanie? Znaczy, ja powiedziałbym tak, że w moim odczuciu nie jest to taka próba generalna. Myślę, że jest to docelowe. Na mnie takim wzrokiem, oczywiście, że nie jest, ale muszę Was trochę tutaj, żebyście się nie zgodzili. Jasne. Bardzo proszę. Może to być docelowa forma prowadzenia działalności. Ja w ogóle nie jestem aż tak entuzjastycznie nastawiony do rynku kapitałowego. A szczególnie gdzieś tam na naszym rodzimym podwórku uważam, że
jakby zbierając właśnie finansowanie od funduszy VC, jesteśmy w stanie rozwijać ten biznes, niekoniecznie wchodząc na rynki regulowane, czytaj giełda. Bo jest to dosyć kosztowna zabawa, jeżeli zobaczylibyśmy sobie wszystkie kwestie regulacyjne związane z byciem właśnie na tej giełdzie. To jest takie mityczne wejście na giełdę, wiesz? Tak, próg, znaczy, tak? Myślę, że jakby zbierając kolejne rundy finansowania, no bo startup żyje rundami, tak? On oczywiście skaluje swój biznes, rozwija się w jak najszybszym tempie i są kolejne rundy finansowania i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, ok, wchodzimy na giełdę, tak? No to tutaj już rzeczywiście taka prosta spółka akcyjna, jeżeli chciałaby wejść na giełdę w Polsce, musiałaby się przekształcić w spółkę akcyjną tak, żeby móc wprowadzić do obrotu publicznego swoje akcje, tak? No bo prosta spółka akcyjna nie ma takiej możliwości, żeby wejść na giełdę. Także jeżeli zamysłem... W tym kontekście jest to troszkę próba generalna, to znaczy, no, ale to nie może próba generalna, być, ale tak jeden też, z etapów, tak, tak może tak to być, może też ale taki startup musi iść alternatywną drogą, czyli nie wchodzić na giełdę, a na przykład być kupionym przez jakiegoś innego gracza instytucjonalnego, na przykład konkurencję, no i wtedy takiej prostej spółki akcyjnej nie musielibyśmy przekształcać akcyjną. Ale jeżeli mówimy o giełdzie, no to tak, jak najbardziej trzeba było w pewnym momencie przekształcić. Tworzyliście PSA jeżeli, jako docelowe rozwiązanie? Znowu no, słówko. Aha, tak, dalszy ciąg. Tak, ja bardzo proszę o wasze uzupełnienie, zdecydowanie. Inaczej, jest wręcz odwrotnie. My uważamy, że inne spółki w tej chwili to jest stadium przejściowe do PSA, a mówiąc już serio... A to ciekawe, to też całkiem serio. My zaczęliśmy pracę i tak chyba do dzisiaj niestety jest, że jakby spośród sześciu, w KSH jest w kodeksie spółek handlowych można wybierać spośród sześciu spółek, ale 84% wszystkich spółek w Polsce, czyli miażdżąca większość, to były spółki z o.o. I w związku z tym realnie przedsiębiorcy nie mieli alternatywy. To znaczy, jeżeli mamy sześć spółek, ale 84% wybiera jedną formę spółki, to znaczy, że coś jest nie tak z tymi pozostałymi, bo po prostu ludzie z nich nie korzystają. Więc chcieliśmy stworzyć realną alternatywę do spółki z o.o. przede wszystkim, upraszczając pewne rozwiązania, jak już tu o tym mówiliśmy, biorąc rozwiązania z innych krajów, żeby rzeczywiście przedsiębiorcy mogli faktycznie wybierać nie tylko tą spółkę z o.o., jak to było dotychczas, ale mieli jeszcze inne rozwiązanie. I ja przynajmniej osobiście uważam, że chociaż jestem oczywiście bardzo nieobiektywny, natomiast ja nie znajduję żadnej przewagi spółki z o.o. dzisiaj, żebym mógł decydować, że zakładam spółkę z o.o., a nie zakładam PSA. Z jednym wyjątkiem, który być może, albo na pewno hamuje ten rozwój, tak jak my byśmy chcieli, żeby tych spółek było na pęczki, dziesiątki tysięcy i tak dalej, no to, że to jest po prostu nowa forma prawna i rynek się musi do niej przyzwyczaić. Prawnicy się muszą do niej przyzwyczaić. Ja widzę, że moi koledzy prawnicy mają jeszcze w stosunku do PSA dystans, dlatego że muszą się po prostu jej nauczyć. A wiadomo, że jak coś jest nowego, musimy się go nauczyć, to po prostu to zajmuje czas. Więc ja jestem spokojny. Moim zdaniem to jest duży sukces już dzisiaj, 1200 spółek, dlatego że na przykład na Słowacji tych spółek było 100 przez pierwsze 2 lata, tych nowych spółek słowackich prostych. No, Słowacja jest 4-krotnie mniejszym państwem od Polski, no, ale tym niemniej to było 4-krotnie słabszy wynik, nawet patrząc to, co jak jest w Polsce. We Francji to był bardzo długi rozbieg. I tak jak Kasia już wspomniała, to się z 10 lat ten rozbieg trwał. Natomiast w tej chwili absolutnie miażdżąca większość spółek zakładanych we Francji to jest ta ichniejsza uproszczona spółka akcyjna SAS. Spółki ZO się właściwie już dzisiaj we Francji nie zakłada. I ja myślę, że to w tym kierunku pójdzie. Jestem nawet przekonany, że za 5-10 lat absolutnie główną spółką wybieraną w Polsce będzie PSA, bo ludzie zobaczą, że te wszystkie przewidywania, które były, że to jakieś zagrożenie dla obrotu, jak już funkcjonuje 1,5 roku, żadnej afery jeszcze nie doświadczyliśmy, więc jakby te przewidywania okazały się nieprawdziwe. Ludzie może zobaczą, nie ma że... pytań o afery, ale są pytania o komplikacje. Ludzie zobaczą pytanie. Po prostu, że to jest normalne, ta forma musi okrzepnąć, tak jak krzepa we Francji i tak dalej. Musi okrzepnąć, ludzie muszą zobaczyć, że po prostu spokojnie tą spółkę można założyć, ona funkcjonuje, jest ich już parę tysięcy, nic się nie dzieje. Urzędy skarbowe do tego podchodzą tak samo jak do innych spółek. I w związku z tym spokojnie tą PSA można zakładać. Więc ja jestem spokojny, że za
5-10 lat to będzie dominująca forma prawna w Polsce. Tak, tym bardziej, że no PSA też, jak się tak kontynuując, Michał mówił, tak naprawdę PSA troszkę też była przesunięta w czasie wejścia w życie przepisów, bo tak naprawdę no, gdzieś tam chyba z rok tak naprawdę czekaliśmy dłużej na to, żeby ona weszła w życie. No weszła w czasach pandemii, teraz mamy kolejne zawirowania, więc jakby tutaj też, ja i tak uważam, że to jest bardzo duży sukces, że na przestrzeni... No tak, zupełnie inne czasy roku, niż jak na przykład we Francji czy na Słowacji. Że w półtora roku, w kontekście tak tych czasów to dobrze, że ona weszła, bo ona ułatwia organizację. Dokładnie, po prostu. Dokładnie. No. W czasach pandemii no, chcielibyśmy mieć ułatwioną organizację, no, chociażby to, o czym mówiliście, kamerka, łączenia, a nie wędrówki, notariusz, podpis 1, 2, 7. Ale pozwólcie, że zerknę do pytań, które od Państwa są. Pięknie, za nie wszystkie dziękujemy. Odnośnie uproszczonych form podpisywania dokumentów. Wygląda to bardzo dobrze w sytuacji, gdy nie ma relacji spornej. Jednak czy bardziej sformalizowane formy nie są bezpieczniejsze na wypadek wystąpienia sytuacji konfliktowej, jeżeli podpisujemy dokumenty mailowo, na przykład w skanach, czy nie mają one niskiej mocy dowodowej? Pytanie do prawników. Ale dlaczego jest taka cisza? Znaczy wydawałoby się, że one mają taką samą moc chyba dowodową. Nie chcę znowu po prostu mówić, bo ja przed chwilą mówiłem. Tak, dlatego... znaczy, no to jest taka kwestia, znaczy, no bo tak, jeżeli wychodzimy z założenia, bo zawsze może być jakiś oczywiście problem i prawda jest taka, że do tej pory widzieliśmy sytuację, gdzie dokumenty, nie wiem, akty notarialne były fałszowane, czy dokumenty, podszywanie się poprzez wspólników spółki, właściwie nawet udane próby przejęcia spółek w KRS-ie przy założeniu jakichś zagranicznych wspólników, bo ich imiona i nazwiska były tak podobne dla sądu, że nie zauważył, że przejęto spółkę. Także tutaj jakby o to bym się raczej nie bała, tak? To jest jakby raczej wręcz jakieś ułatwienie, które no właśnie pozwala nam w sytuacjach skomplikowanych właśnie czy uzyskać podpis i właśnie w drodze, czy nawet nie obiegowej, bo nie musimy tego podpisywać, tylko w drodze wymiany maili możemy po prostu jednak osiągnąć ten cel, który by na przykład zajął on o wiele więcej czasu i mógłby budzić jakieś tam później spory czy dyskusje, czy ta osoba to tam się rzeczywiście podpisała, jak była gdzieś w innym miejscu, że w formie obiegowej na przykład uzyskaliśmy jakiś dokument, nie wiem, pisemną na przykład uchwałę. Więc tu wydaje mi się, że wbrew pozorom przy użyciu nowych technologii, które też zapewniają tak naprawdę no, możliwość zweryfikowania, czy dana osoba to podpisała, czy nie, bo skorzystała z tego IP, z danej na przykład jakiejś, na przykładzie chociażby zgromadzeń, no to też były rozmowy na przykład takie, że tak naprawdę, żeby zapewnić właśnie bezpieczeństwo, że no, żeby nie było, że ktoś wejdzie na linka i podszyje się pod akcjonariusza, no to też jakby mamy możliwość dedykowanej czy platformy, czy jakiejś po prostu formy, której jeszcze potwierdzamy na przykład tożsamość osoby wysyłając SMS-a na jej komórkę, więc jakby tutaj wydaje mi się, że właśnie nowe technologie wbrew pozorom mogą właśnie uchronić nas przed taką, no właśnie jakimiś oszustwami związanymi właśnie z pisemnymi wbrew pozorom dokumentami. Ja zapytałam o tą ciszę tak trochę prowokacyjnie, bo myślałam, że może to jest dla Was trudny temat, a zupełnie nie jest, wręcz nie odwrotnie. Jest, wręcz odwrotnie. Moim zdaniem zapewniają większe bezpieczeństwo, dlatego że oczywiście to nie to, żebym, nie o to chodzi, że ja uważam, że tak się dzieje w praktyce powszechnie, natomiast generalnie jeżeli ktoś chce oszukać, to znajdzie takiego urzędnika państwowego czy notariusza, niestety, który to jego oszustwo umożliwi. Natomiast w związku z tym to jest raz. Dwa, to bezpieczeństwo prawne, po pierwsze jest zapewnione też przez KRS, bo wszystko, te wszystkie zmiany muszą przechodzić przez KRS czy przez sąd. No i mimo wszystko oczywiście notariusze, jak zawód zaufania publicznego, w zdecydowanej większości, albo niemal wszyscy notariusze, to są osoby uczciwe, tak, i dobrze wykonujące swój zawód, w związku z tym no, ta kontrola notariusza przez to, że kto jest wpisywany do rejestru akcjonariuszy, bo to notariusz kontroluje, kto jest wpisywany do notariuszy, kto jest wpisywany do rejestru akcjonariuszy, to też powoduje taką, no można powiedzieć, element jeszcze sprawdzenia, że nie tylko, że my sobie e-mailowo przeniesiemy te akcje, ale jeszcze musi notariusz nas do tej rejestru akcjonariuszy wpisać, czy to bank. W związku z tym też pod tym względem. Ponadto, no, tak jak Kasia powiedziała, systemy identyfikacji osób w systemach zdalnych, czy to na blockchainie, czy na innych systemach, zapewniają dużo większe bezpieczeństwo, bo pewne transakcje są po prostu, raz, że są nieodwracalne, więc nie można nimi manipulować. Dwa, jest identyfikacja pełna tego, kto to dokonuje. Mało tego, jak ktoś w praktyce przechodzi wpis do rejestru akcjonariuszy, to wie, że czy bank, czy notariusz sprawdza tyle szczegółów, które są wymagane przede wszystkim przez ustawę o beneficjentach rzeczywistych,
nabywca jest sprawdzany na wylot przez taki bank czy notariusz. My jako prawnicy musimy się z tym zawsze umordować z klientami, jakich oni dokumentów muszą mi przedłożyć, żeby bank ich sprawdził. I bardzo dobrze, no to oczywiście powoduje to, że tego prania brudnych pieniędzy jest mniej, albo jest bardzo zniwelowane i że to wszystko jest pod kontrolą. Stąd powiedziałbym, że dzisiaj to bezpieczeństwo jest większe, a nie mniejsze. Oczywiście. Dwa pytania. Jedno od pani Ani. Czym różni się prosta spółka akcyjna od spółki komandytowo-akcyjnej? A drugie od pana Pawła. Czy przekształcenie PSA w spółkę ZO jest możliwe? Czy istnieją jakieś ograniczenia? Można tak się zgłosić tak jak... To może co do pierwszego pytania, czym się różni? Wieloma rzeczami, w sensie pierwsza rzecz, komandytowa akcyjna spółka jest spółką osobową, więc no, wpadamy w ten reżim tak naprawdę odpowiedzialności przynajmniej części udziałowców, tak, wspólników w pełną odpowiedzialność za majątkiem, za zobowiązania spółki, więc to jest jakby no, inny w ogóle podmiot. Oczywiście mamy akcjonariuszy, więc ona była do tej pory wykorzystywana dość chętnie ze względów na pewne zalety, preferencje podatkowe. Teraz one się zmniejszyły, więc nagle mamy bardzo duży odpływ od tej formy działalności. Więc ona zapewniała możliwość no właśnie wejścia akcjonariuszy, czyli osoby, która chce zainwestować pieniądze, ale nie chce ani odpowiadać majątkiem, poza oczywiście tam pieniądze zainwestowane w spółkę, ale jest dostarczycielem kapitału, natomiast no, pozostali wspólnicy jakby no, zajmują się zarządzaniem i jakby no, na ich barkach leży tak naprawdę przyszłość spółki. Także tutaj bym powiedziała, że prosta spółka akcyjna jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, dlatego że tak jak każda spółka kapitałowa ogranicza odpowiedzialność do tego, co żeśmy już wnieśli do spółki. Także nie odpowiadamy całym majątkiem, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla, no właśnie w szczególności, jeżeli biznes jest obarczony ryzykiem, więc tutaj jakby nie za każdym razem się udaje, więc szkoda, żeby, że tak powiem, ponosić bardzo negatywne konsekwencje tego, więc ta opcja zdecydowanie jest lepsza. I no myślę, że to tak chyba pokrótce. Nie wiem, czy chcesz jeszcze, Michał, dodać jakby... Komandytowa akcyjna to jeszcze jest taki podstawowy problem, że albo taki jest podstawowy problem, że ci wspólnicy, którzy reprezentują spółkę, ci komplementariusze, raz, że odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, co jest istotną różnicą, co już Kasia powiedziała, dwa, ich jest, tak powiem, brzydko trudno wymienić. To znaczy, to nie jest zarząd, tak jak w PSA, to znaczy, że jeżeli ten zarząd źle działa na szkodę spółki, bo tak też przecież dzieje w praktyce, z jakich względów ta spółka się tak nie rozwija, jak my trzeba, to albo chcemy dokooptować nowych członków zarządu, no albo no, też wymienić zarząd, tak? Oczywiście. W związku z tym większość akcjonariuszy w PSA czy w spółce z udziałowców może wymienić ten zarząd. Natomiast to jest jakby organ w spółce. Natomiast w komandytowo akcyjnej to wspólnicy prowadzą ten biznes, a nie mogą sobie wynająć na przykład z rynku menedżerów, którzy ten biznes poprowadzą, zewnętrznych. To KSH wymaga, że to wspólnicy muszą prowadzić ten biznes. I oni są trudno wymienialni, więc dla inwestorów z zewnątrz, po pierwsze, tak jak powiedział Patryk, to nie jest osoba prawna, nie jest spółka kapitałowa, komandytowa, akcyjna, więc to już samo z siebie eliminuje. A dwa, no, dla inwestora jest nie do pomyślenia zewnętrznego, że gdyby ci wspólnicy źle prowadzili ten biznes albo działali na szkodę, wyprowadzali majątek ze spółki, że nie można ich wymienić, co właśnie w komandytowo akcyjnej jest ciężkie. Więc komandytowo akcyjne to jest bardziej, tak jak spółki osobowe, dla małych przedsięwzięć, bardziej często rodzinnych lub wśród przyjaciół mamy do siebie zaufanie, coś sobie razem wspólnie robimy, budujemy. Przekształcenie PSA w spółkę z o? Możliwe? A w drugą stronę? Ja bym przekształcał w drugą stronę. Co do zasady, tak, można przekształcić i spółkę akcyjną, i spółkę z o w PSA. I już takie pierwsze przekształcenie widzieliśmy, że są PSA z przekształcenia spółki z o. I odwrotnie, PSA w spółkę z o bez problemu można przekształcić. Mało tego, wprowadzając przepisy o PSA, wprowadziliśmy też inne przepisy upraszczające przekształcenie, to znaczy jednej spółki w drugą. To jest w tej chwili prostsze, odformalizowane bardziej, chociażby nie w każdym przypadku biegły musi badać plan przekształcenia, tylko w spółkach akcyjnych przekształcając ten biegły musi ten plan biegły wyznaczony przez sąd, więc kolejna formalność. Jak przekształcamy w spółkę z o i w PSA,
tej formalności nie ma. Więc w tej chwili można wręcz szybciej przekształcić. Oczywiście to jest dalej kontrolowane przez sąd, bo to sąd wpisuje przekształcenie. Więc w obie strony można przekształcić. Mhm. Bardzo ważne pytanie, które się od Państwa pojawiło, to jest pytanie o to, czy ten materiał będzie dostępny po naszej rozmowie. Oczywiście, że będzie dostępny i na YouTubie będzie dostępne całe nasze dzisiejsze spotkanie i później na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości cały cykl wszystkich wideokonferencji Idea Rozwoju Twojego Biznesu, więc to, co nam tu Państwo przepięknie opowiedzieli, a teraz Wam w nagrodę zaparzymy herbatę, zostaje z odbiorcami, z widzami i z przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami. Katarzyna Reszczyk-Król, Michał Przychoda, Patryk Ryszewski. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję. A gdyby Wam było jeszcze mało, to mamy dla Państwa dyżur telefoniczny naszych ekspertów. Przez najbliższe godziny, minuty będą do Państwa dyspozycji. Za chwilę zobaczycie namiary telefoniczne, pod które można się zgłosić i jeszcze dopytać, jeżeli są jakieś aspekty, których nie zdążyliśmy wyjaśnić, albo które Was szczególnie interesują w temacie prostej spółki akcyjnej, albo w innych, choć skupiałabym się na tym najważniejszym, o którym dzisiaj mówiliśmy. Państwu dziękuję w studiu, dziękuję. Państwu przy ekranach również. Do zobaczenia, do usłyszenia, do zadzwonienia. Kolejna konferencja, wideokonferencja w najbliższy czwartek o godzinie 10:00. Justyna Dżbik-Kluga, dobrego dnia.